Zaraz wyrwę nam kabel ja i znowu będę zwalać na Cheetos. Powinno być okej. No to dla kurażu. Dla kurażu. Znowu ostatnio nam ktoś w komentarzach polecił, żebyśmy piły sok. Tak? Tak. A myślę, że cała reszta się obrazi, jeśli zaczniemy. Tak, przypominam sobie ten komentarz. On był akurat, wyglądał na taki z autentycznej troski, że dziewczyny, może pijcie mniej. Tak, robicie to co tydzień, idzie cała butelka i po prostu... No nie wiem, no moje standardy to nie jest jakoś super dużo, przyznam. Wiesz co, jak teraz zaczniesz opowiadać o swoich standardach, to dopiero się ludzie zaczną martwić, więc może nie promujmy alkoholizmu. Nie, tego nie promujmy, zdecydowanie. Nie promujmy też marihuany. W życiu. Możemy promować tylko makaron, jak już wiadomo. Makaron też niezdrowo. Kasia, to co można? Seks jest zdrowy, słyszałam. Czy już też ktoś wymyślił, że nie? Nie wiem, ale... Ale nie, bo brzmimy jak takie totalne boomerki teraz. Już nic nie wolno, już ruchać nie zabraniają. Palić nie wolno w knajpach. I... Dobra, to musimy zmienić kierunek zdecydowanie. Tak, coś... Żebyśmy się wydały bardziej młodzieżowe. Tak, bo teraz młodzież w ogóle nie pije alkoholu. To jest ciekawe, że się odchodzi totalnie. Że zoomerzy piją piwko bezalkoholowe cały wieczór i mają chill. Że to jest chyba uogólnienie trochę. Wydaje mi się, że mimo wszystko... Tak, ale jest taki trend na pewno. Okay, w sensie, że jest to jeden z trendów, którego wydaje że mi się, że nie było, kiedy myśmy miały po 20 lat. Wtedy nie było ludzi, którzy po prostu nie piją na imprezę. Ale weź pod uwagę, że jak my miałyśmy 20 lat, to nie były narkotyki tak powszechne. Tak, teraz na przykład podobno heroina jest popularna. Nic o tym nie wiem. A uwielbiam, właśnie mi przypomniałaś, uwielbiam fakt, że za każdym razem jak wracałam z imprezy w gimnazjum albo w liceum, to mój ojciec oskarżał mnie, że jestem naćpana i teraz sobie myślę, skąd on myślał, że ja mam kasy na narkotyki? To nie jest tania impreza, tato. Wiesz, 3 złote do sklepiku szkolnego na drużdżówkę i ja mam za to ćpać heroinę na imprezach z ludźmi po szkole? Mnie kiedyś ksiądz na spowiedzi, jak robiłam 9 pierwszych piątków miesiąca, miałam właśnie lat 9, zapytał mnie, taką miał chyba listę do odhaczania. Ja tam taki, wiesz, duszyczka niewinna, tam powiedziałam, że obrażałam mamę. On, piłaś alkohol, paliłaś papierosy, brałaś narkotyki, a ja tak, wiesz, co? I co, złamałaś się? Nie, no wtedy pomyślałam, że może to normalne, że się w moim wieku takie rzeczy robi, skoro ono to pyta. O, to jest właśnie to słynne peer pressure, kiedy ksiądz konfesjonale pyta cię, czy brałaś narkotyki? A ty, o kurde, może powinno. No, coś mnie omija. No i właśnie, gdzie są te słynne osoby, które rozdają dzieciom narkotyki pod szkołą za darmo, żeby tak, je wkręcić? Oj tak, nigdy żadnej nie spotkałam. Albo ta presja, że wszyscy cię częstują marihuaną i albo alkoholem. Czymkolwiek, albo wiesz, kreskę ci sypią w dzieciństwie i oczekują... Nie oczekują zapłaty, a ty uzależnisz się od jednego razu i potem już, wiesz, równie pochyła. Ciekawe, czy jest legalne to, co robimy na YouTubie teraz. Nie, bo nic nie promujemy. Tylko mówimy, że tak się nie zdarza, że straszono nas tym, a to się nie zdarzyło. No właśnie, tak, to nic nie promujemy, nic z tych rzeczy. Ty promujesz papieża tylko. Ja promuję znanego youtubera Dominika Bossa, bo to on przysłał mi tę koszulkę. Dziękuję. Słyszałam plotki, że oglądałaś Drogę do Eldorado ostatnio. Tak, obejrzałam Drogę do Eldorado po tym, jak mi kazałaś. Zachęciłaś mnie, tak powiem. No, ale pewnie to robi jednak większe wrażenie, nie? Jak ma się lat 10. Na pewno, chociaż ja oglądałam to rok temu z przyjaciółmi. Super jest ta bohaterka główna. Ta laska. Czelno. W sensie głównymi bohaterami jest dwójka młodych Hiszpanów. Tak, ale no, główna bohaterka, w sensie główna postać kobieca, nie? Ale powiem ci też, że jak zaczęłam to oglądać, to doszłam do wniosku, że nigdy w żadnym filmie animowanym nie było dwóch ludzi z gorszym zarostem. Najgorszy po prostu. Jeden na Agustynę Agurolę, a drugi z tą obrzydliwą taką ścieżką po prostu brody. Ścieżka brody, piękne określenie. Ale przypominam, no które to były czasy? Jakieś 2010? Kiedy wyszła Droga do Eldorado? Nie wiem, no na pewno był to XVI wiek też, nie? Ale
Nie o to chodzi, tak? To jest jakaś... Fantazja na temat. Zastanawiam się teraz, czy użyć słowa transgresja, czy trawestacja. W każdym razie myślę, że możemy przymknąć na to oko. Bo generalnie dynamika między dwoma postaciami była super fajna. I w ogóle chyba polubiłam ten film w dzieciństwie, dlatego że miałam crusha na absolutnie wszystkie postaci, które tam występowały. Chyba wszystkie, naprawdę. No poza koniem. Niesamowite. Znaczy dynamika między po pierwsze dwójką głównych bohaterów, czyli coś, co w tamtych latach by się nazywało bromance pewnie, a co już wiemy, że jest po prostu queerbaitingiem. Plus do tego, do tej mieszanki Chell i też te postaci z tego Eldorado. Wódz wioski był mega cute. No i... wódz wioski był ojcem chrzestnym, nie? Trochę. No, strasznym słodziakiem był takim. No oczywiście Villain był dupkiem, to wiadomo. No i jeszcze drugi Villain, czyli Cortez. Słyszałam, że ostatnio jest trochę krytyki Eldorado, jak wszystkich chyba zresztą animacji dla dzieci z tamtych lat, pod kątem takim kolonialino-imperialistycznym i tego, jak pozytywnie wciąż jest niby ukazana wiesz, jak się nazywało to na Amerykę Południową, co robili Hiszpanie. No, konkwistadorzy, nie? Konkwista. Tak, konkwista, właśnie. No, ja też właśnie jak zaczęłam oglądać, to miałam takie, że kurde, że będziemy mieć tutaj jako pozytywnych bohaterów dwóch typów z Hiszpanii, którzy chcą przyjechać do nowego świata i go grabić. I ojebać ich na hajs. Tak, ale w sumie jest to pokazane jako ich wada i oni mają przejść Redemption Arc. Mhm. I w ciągu tego Redemption Arc pozbywają się całego tego dobytku dla dobra tego miejsca, do którego przyjechali i którym zrobili mocny cultural appropriation, ale ostatecznie stwierdzili nie, jednak trzeba im dać spokój i wyjechać sobie stąd. No i też Cortez był pokazany jako największy złodupiec wszechczasów. Ale wydaje mi się, że ze wszystkich konkwistadorów to akurat nikt nigdy nie miał złudzeń akurat co do Corteza, tak? To chyba był uznawany powszechnie za dupka nawet w swoich czasach i nawet nigdy nie był romantycyzowany. Mm-hmm. Mam gdzieś problem ze słowami. Postać historyczna też była okropna, jakby okropniejsza od innych. To chyba ten dupek, co zaprosił wodzów na kolację, a potem ich wszystkich wybił, nie? Kurczę, nie pamiętam, ale on był, na pewno był okrutny bardzo po prostu. Mm-hmm. Takim, wiesz, że sprawiało mu to przyjemność. No bo na przykład, jak już mówimy o kolonialnych złolach, to jest też, w Pocahontas był ten gubernator Radcliffe, nie? Tak. Który też był takim, no, nawet podobnie wyglądał, też miał taki brzuch i też był taki duży. Tylko, że on był jeszcze taki miejski do tego, nie? Że tak nie kumał w ogóle... Przede wszystkim ten koleś z Pocahontas był właśnie queer-coded bardzo. W sensie zauważy, że Cortez budził strach, respekt, powagę, a ten z Pocahontas głównie jednak miał być śmieszny. Był żenujący trochę, tak. Miał tego mopsa. Miał mopsa, który jest takim, wiesz, niemęskim psem. Mhm. Ubierał się w kokardki i kochał błyskotki i brokat. I śpiewał i tańczył. I był taki... wiesz, gestykulował i był taki przegięty właśnie, co w ogóle prowadzi nas do wątku, który chciałam poruszać dzisiaj, czyli tego, jak wiele villainów z tamtych czasów, z tamtych bajek jest queer-kodowanych, czyli chyba musimy wyjaśnić, tak, nie, ten termin widowni. To musimy się grubo cofnąć, jak się w ogóle zaczęło queer-kodowanie i wydaje mi się, że zaczęło się bardzo wcześnie w Hollywood, kiedy jeszcze obowiązywała ustawa dotycząca tego, co w ogóle można pokazywać w filmach. No i oczywiście nie można było pokazywać gejów. Wydaje mi się, że nie były tam uwzględnione lesbijki, dlatego że nikomu nie przyszło do głowy, że coś takiego w ogóle istnieje. Jakby przecież kobiety po prostu sypiają ze sobą razem w łóżkach, tak? Całują się jako dobre przyjaciółki. No to na tym polega przyjaźń, Kasia. No, współlokatorki, tak? Koleżanki. No, więc to wiadomo. Ale chłopakom nie wolno, więc... Nie wolno pokazywać tego na ekranie, więc... Więc trzeba sobie jakoś radzić, ponieważ no, geje już wtedy istnieli i istnieli również w kinie i wśród i w ogóle no, na świecie, więc scenarzyści chcieli jakoś oddawać tę kulturę, która była ważna w ogóle w świecie sztuki.
No i żeby uciec przed tą ustawą, no to musieli po pierwsze nie mówić wprost, że ktoś jest gejem, więc musieli w bardzo przerysowany sposób podkreślać to. No a po drugie, czasem przychodziło, że ktoś jest gejem, jeśli był właśnie złą postacią, ukazany negatywnie. Ale to, no i jakby potem trochę się to przerodziło w to, że masz właśnie na przykład w tych bajkach dla dzieci czy kreskówkach właśnie takie stereotypowe bardzo rzeczy, typu wiesz, ma mopsa, nie? Albo jest właśnie taki przegięty. To też było na przykład w polskich filmach były takie rzeczy, na przykład w Odzireju jest taka postać, która jest mocno queer-coded i właśnie jest taka przegięta. Jest w 40-latku taki jeden architekt wnętrz, który przychodzi, jest takim, wiesz, artystą, z jakimś jeziorem i coś tam mówi, no tutaj pani Madziu, kolory, struktury, faktury, i wiesz. Że jakby w polskich, tych perelowskich produkcjach też to było. Tak, i wydaje mi się, że w pewnym... Że to nie jest tak, że absolutnie wszyscy twórcy świadomie to robili, tylko po prostu jakieś kody już przeszły później do kultury w taki sposób, że się je powielały naturalnie. Ale czasami to było specjalnie, jak w przypadku Urszuli w Arielce, która była wzorowana na jednej z najpopularniejszych drag queen chyba na świecie, nie? Divinity. Mm-hmm. I na pewno jest bardzo odbierany skaza z Króla Lwa jako taki bardziej kobiecy, bardziej teatralny, szczuplejszy i drobniejszy niż Mufasa. O kurde, nie patrzyłam tak na to, ale faktycznie. Mm-hmm. Też bardzo ma teatralne gesty, śpiewa, tańczy i ma wyższy głos w oryginale niż Mufasa i jest taki dramatyczny. No i tak, no i nie ma sam dzieci też, nie? Tak. Zmienili to bardzo, oczywiście wszystko zawsze zmieniało na gorsze w tych live remake'ach Disneya, gdzie on się tam, w ogóle cała ta inba wychodzi z tego, że on się zaleca do matki Simby. Oczywiście, żenujące to było, ale kto dalej? Hades z Herkulesa. No. I jest świetną postacią swoją drogą, ale też jest bardzo, bardzo gej. Tak. Co mam powiedzieć? Tak. I dlatego uwielbiam jego te takie, jak się wymieniają odcinkami z Megarą. Mm-hmm. I właśnie tam sobie razem psioczą na facetów i w ogóle... Mm-hmm. Jeszcze pewnie byśmy znalazły jakby tak poskrobać, nie? Mnóstwo tego jest. Nie jestem pewna co do Jafara. Bo on też ma takie gwiazdy, takie erotyczne, jakieś takie hetero, nie? Jafar totalnie przecież on miał last na Jasmine. Na Jasmine, no. I pamiętam, że jak oglądałam właśnie Aladyna, to miałam tak... To chyba wtedy najbardziej mnie uderzył ten taki disneyowski erotyzm, nie? Mm-hmm. Który jest też wielkim, wielkim tematem. Właśnie jak Jafar tam fantazuje o Jasminie, jest taki też w ogóle w tym, oczywiście jest to gruba perwera, ponieważ ona jest też, no nie wiem, mega młoda. On jest tam, wiesz, wiadomo. No ale to jest też podobny motyw jak w Dzwonniku z Notre Dame, nie? Gdzie też Frollo ma tę taką wizję Esmeraldy tańczącej w ogniu. To jest turbo erotyczne. Jak to można dzieciom pokazywać? Właśnie Dzwonnik chyba wtedy wszystkich trochę zszokował tym, jak bardzo to było erotyczne. Ta scena, jak Frollo śpiewa o że musi być Esmeraldzie. Że musisz moją być lub iść na stos, tak to jest tak, w tej polskiej wersji. Ten katolicki podtekst tam też dodaje smaczku moim zdaniem, oczywiście, że to jest ten grzech gdzieś tam pod tym wszystkim i ona tańczy w tych płomieniach, no i oczywiście... A on tam widać, że po prostu stoi. No i też ten rasowo-kulturowy wątek z tym, że oczywiście w oryginalnej powieści on był totalnie spartaczony, no dobra, nie spartaczony to złe słowo, ale był problematyczny pod tym względem, że Esmeralda na końcu okazała się białą dziewczynką, która została skradziona przez cyganów, czyli Romów, bo już się tak nie mówi, przynajmniej w świecie zachodnim. No tak, u chociaż... U nas są wciąż debaty chyba. Też tak, bo też niektórzy Romowie czy też Cyganie mówią sobie Cyganie. Tak, nie? No więc zwłaszcza jest, w Polsce, gdzie cyganolodzy. Są te festiwale kultury cygańskiej też nie, chociaż nie pamiętam teraz, czy są... No ale wiem, że na pewno są jakieś środowiska, które się kłócą na ten temat, więc uznajmy, że to jeszcze nie jest jakby... Tak, nie wiadomo. Jest też, są też właśnie cyganolożki, a nie romolożki, nie? Mm-hmm.
No, w każdym razie okazało się u Hugo, bo to chyba on pisał, nie? Dzwonnika. Weź zabij mnie, nie wiem, chyba tak. Wiesz, że wyedytuję, jak się okaże, że nie, żeby nie wyszła na debilkę. Spoko, jak ja się pomyliłam z jeżą zwierzami, to poszło. Zawsze staje. That's my privilege. No i on właśnie na końcu napisał, że to tak naprawdę biała dziewczynka, tylko skradziona z dzieciństwa. Oczywiście nie mogła się okazać, wiesz, jakąś tam Romką. Jeśli chodzi o tę seksualizację, to ciekawe, Esmeralda jest postacią Disney, księżniczką Disneya z największym biustem ze wszystkich. Czekaj, czy ty to wyczytałaś gdzieś, czy zobaczyłaś wszystkie i je porównałaś? I wyczytałam i zobaczyłam, ale w sumie nie pamiętam, czy gdzieś wyczytałam, czy sama zaobserwowałam. W każdym razie już się usprawiedliwiam, bo dochodzi o to, że zestawiłam sobie jakiś czas temu, żeby zobaczyć, jak bardzo różnią się białe księżniczki Disneya od jakichkolwiek niebiałych księżniczek Disneya. I poza jednym chlubnym wyjątkiem Mulan, wszystkie niebiałe są dużo bardziej seksualizowane. Mm-hmm. No i poza Tianą. Mm-hmm. Ona już jest z tej nowej, tak, woke erze Disneya. Więc i Esmeralda, i Jasmina, i Pocahontas. I to myślę przede wszystkim... Pocahontas, myślę, że za to największe... No bo ostatnio dużo osób mówi o tym, że Pocahontas nie jest spoko. Mm-hmm. I myślę, że głównie to wkurzało jakby rdzenną ludność amerykańską w Pocahontas, że generalnie mają tam olbrzymi problem z seksualizowaniem rdzennych Amerykanek. Mm-hmm. Są ileś tam razy częściej molestowane i też giną częściej, są mordowane i padają ofiarami przemocy i zaginięć. I... No tak, ale to też jakby, bo to są dwie rzeczy, nie? Że, mm-hmm, że jednocześnie masz ten taki, masz to, że one po prostu są z defaworyzowanej grupy, nie? Mm-hmm. Czyli mają no, statystycznie średnio jakiś niższy status społeczny często niż białe dziewczyny, a jakby takie rzeczy jak właśnie porwania i gwałty się pewnie też zdarzają częściej jednak w tych grupach o niższym statusie. A druga sprawa to jest, no i to się też łączy, nie? Z tą taką seksualizacją, która się zdarza białym. Żeby wobec kolonizowanych, tak, może kultur, tak, może tak ujmiemy. Tak, bo oczywiście zaraz tutaj ludzie się będą na mnie krzyczeć, że to nieprawda i że naciągane, ale ja też nie mówię tylko ze swoich przemyśleń, tylko są jakieś opracowania na ten temat, ludzi, którzy wiesz, to badają, siedzą w tym od lat, albo no, sami są z jakiejś rdzennej kultury i jakby po samych no badają i teksty kultury i popkulturę i to, co się dzieje jakby społecznie i wychodzi jasno, że jest trend traktowania rdzennych Amerykanek jako jednak no, fetyszyzowania ich w jakiś sposób. No, na pewno ma to jakieś konotacje bardzo głębokie z właśnie podbijaniem, z egzotycznością. No popatrz, że samo słowo egzotyczna, które ma bardzo niejasne znaczenie, mm-hmm, ma od razu taki też trochę erotyczny podtekst. Tak, oczywiście, wiesz, egzotyczne, tropikalne piękności, mm-hmm, to kurwa taniec hula, kwiaty na szyi, goły biust. Tak, inne geograficznie, nie, ale wiesz, ten sam... spódniczka z trawy i chodź ze mną do namiotu, bo my jesteśmy wyzwolonym plemieniem. Mm-hmm. Właśnie, że też takie nie, dzikuska, nie, że podbijanie. Tak, dzikuska, więc taka wyzwolona i też... Ty ją musisz ujarzyć. Z libido dużym. Mm-hmm. Taka, wiesz, nie taka tak, jak twoja zasznurowana po prostu żona w Anglii. No. Więc jest to smutne, że tak to wygląda. Chciałam być sobą za wielką wodą, na czekoladę poczułem chęć. Oh my god, miałyśmy zrobić... Jak mówią słowa piosenki. Nie mów, co miałyśmy zrobić, może jeszcze to kiedyś zrobimy. Dobra, nie będę mówić, co miałyśmy zrobić, masz rację. Ale przypomniało mi się teraz, że tuż po tym, jak nakręciłyśmy odcinek o głupich tekstach piosenek polskich, wyświetlił mi się mem. Pytam żółtego, powiedz kolego... pytam żółtego, powiedz, dlaczego też jesteś smutny, tylko z ryjem papieża. To ma sens. To ma sens. No to takie miałam właśnie przemyślenia. A skoro już mówimy o szkodliwym seksualizowaniu postaci w filmach dla dzieci, to przejdźmy do naszych kraszy. Taki płynny segue, bo trochę niezręcznie wyszło. Teraz same zaczniemy seksualizować.
No, a tak się zastanawiam. Na kim ja kraszowałam? Kraszowałam pewnie... Ja chyba... Ja byłam trochę perwersyjnym dzieckiem. Kraszowałam na Zwolach. Ale właśnie, pytanie, czy na Zwolach, czy na tych scenach, w których na przykład, nie wiem, związywali łańcuchami Jasminę albo... Tak, myślę, że na tych scenach, że właśnie kraszowałam na Jafarze, jak miał te fantazje na przykład, nie? Że to był, że na tym, tej sytuacji erotycznej być może bardziej niż na postaci. Na pewno ci good guys to mnie jakoś nie jarali super, z tego co pamiętam. No, też byli po prostu właśnie gorzej napisani. No, a ty pamiętasz, na kim kraszowałaś? Tak masz teraz? O Jezu, tak? Na kim nie. No, a najpierw chciałam cię zapytać, jakie miałaś uczucia wobec Simby? A nie, jakby te lwy to mnie nie... Miało cię zupełnie? Nie, nie. Znaczy oglądałam oczywiście, ale tam to jakoś nie było dla mnie erotyczne. A oglądałaś dwójkę Króla Lwa? Nie. Tam jest taka postać Kowu. Młodego syna Skazy, który oczywiście zakochuje się w córce Simby. Czy to już bycie faryską? Jak ja rozsiąłem? Nie, absolutnie nie. Wiesz, widziałam ostatnio TikToka na ten temat i te antropomorfizowane zwierzaki z Disneya zupełnie nie mają tych cech, które kręcą furysów. W sensie zauważ, że najmocniejszą rzeczą w tych postaciach są brwi na przykład, żeby nadać im bardziej ludzkich cech ich twarzy. No. Co rzadko jest w sumie furysów tak ważne. I no... No tak, wiesz, no one są bardzo silnie zantropomorfizowane, masz rację. I co jeszcze? No Kowu był ważny. To w ogóle był dopiero ważny. Teraz skojarzyłam, że to Romeo i Julia przecież, tak jak jedynka była Hamletem, to potem wjechali w... Romeo i Julię, z tym, że nie umarli król, na koniec. Czy był Król Lew 3? Oczywiście, że był. I było Timonie i Pumbie. Co był? Bo ja znam, jaki Szekspir tam wszedł. Oj, tam już chyba były tylko takie żarciochy z pierdzenia, wiesz? Ale pamiętam, że jako dziecko uważałam to... Wieczór trzech króli. A, no przecież... możesz mieć rację, ale właśnie sobie przypomniałam, że to mi jako dziecko się wydawało absolutnie najśmieszniejszą częścią ever. No bo tam co chwilę właśnie były żarty z pierdzenia. I jest tam piosenka, która mi się wryła na zawsze w pamięć, którą śpiewam teraz na każdym live'ie na YouTubie, która z pieśnią Surykatek, znaczy nie, to były pieski preriowe, czy Timon był... Surykatką był. Surykatką, no więc jest pieśń Surykatek, która brzmi kopcie tunel, kopcie tunel, jak skończycie, kopcie większy tunel, kopcie tunel, kopcie tunel, hieny mogą przeszkodzić nam. I tak w kółko! Kochane piosenki. Surykatek. Cudowny mózgowkręt. Często Cheetosowi śpiewam. Kopcie tunel. No dobrze, teraz ja już mi się też wkręcił, tak? Tak, właśnie chciałam cię zarazić. Tak, dziękuję ci, Kasiu. To super z twojej strony. Był Król Lew 3 oczywiście. No i w ogóle, jeśli chodzi o sequele. Dużo oglądałaś disneyowskie jakieś? Nie, bardzo mało oglądam sequeli, wiesz? Ja zawsze byłam OG. To bardzo dobrze, bo wiesz, mieli taką politykę, że, znaczy bardzo dobrze, no ominął cię pewien fenomen, ale to był słaby fenomen, bo oni to oczywiście było już takie odcinanie kuponów i to zawsze robiła gorsza ekipa i animatorów i z mniejszym budżetem i wszystkim. I Pocahontas 2 jest szalenie ciekawym sequelem z tego względu, że zaskakująco trzyma się oryginalnej historii. W sensie, okej, Pocahontas nie umiera na ospę i nie ma 12 lat, jak w oryginalnej historii, ale wyjeżdża do Anglii za Johnem Smithem i tam poznaje drugiego gościa. A, drugiego Johna. Adama Smitha. A, chyba? Też... Czy, no, który się nazywa prawie tak samo i oni nie wiem, dlaczego tego nie zmienili. Okej, tak było w oryginalnej historii, bo co drugi facet nazywał się Smith. Okej, ale... Ale mogli to zmienić dla jasności. No więc ona tam spotyka drugiego gościa, który ma takie długie, rude włosy związane w kucyk. I ona się w nim zakochuje. I to jest przedziwne, bo oni tam potem mają długą, poważną rozmowę z Johnem Smithem i sobie tłumaczą, że w sumie to nie wyszło im jakby, ale się szanują i lubią i może jednak lepiej jakby mają jeszcze do siebie jakieś uczucia, ale chyba lepiej się rozstają. A tak sobie myślę, co? Jakby takie rzeczy się nie dzieją w bajkach Disneya, tak? Ludzie się zakochują na zawsze i... W bajkach Disneya to wiesz, musisz pocałować swoją wybrankę milczącą, nim minie północ czy tam dokładnie, inna. Dokładnie, a potem już na zawsze jesteście razem albo któryś umiera. Jak wieżyc jadzie. A tutaj wiesz, takie jazdy dziwne. I z dziwnych sequeli warto wspomnieć o Kopciuszku. Dwójka jest jakaś totalnie gówniana, ale przez to prześmieszna. Za to trójka
jest moim zdaniem genialna, dlatego że opiera się na koncepcie odkupienia złych sióstr. W sensie jest położony nacisk na to, że one od dziecka były uważane za brzydkie i że przez nas miały być uważane za brzydkie i że to jest nie fair wobec nich i dlatego one wyrosły na takie trochę... Właściwie to nawet nie one, tylko ich matka, która je zmuszała do małżeństwa z księciem. I więc główną bohaterką Kopciuszka 3 jest właśnie jedna z sióstr, która się zakochuje w jakimś tam piekarzu czy kimś z wiosku, jakimś takim też chłopaku, nie z jakimś księciem atrakcyjnym, tylko normalnym takim chłopakiem, z tego co pamiętam, trochę grubszym, z jakimś większym nosem i się zakochują w sobie, jest to mega wholesome. No super. No i to jest dobry pomysł, nie? Bo jak sobie pomyślisz o pierwszych tych bajkach, no to zawsze była piękna księżniczka i złe brzydule. Tak, one były jeszcze nawet, ja mam wrażenie, że one były wręcz grubszą kreską rysowane. No, no właśnie. A jeszcze wracając do naszych crushy, to na pewno byłam trochę zakochana w Bestii, z pięknej Bestii. No pewnie. Tylko, że to jak chyba większość dziewczyn, jak on już się zmienia w tego księcia, to nagle traci cały urok. Tak, ten książę jest też fatalnie narysowany, w sensie jest taki... Ale tak samo w filmie, tam w tym filmie, wiesz, remake'u z Emma Watson i ten książę zamienia się w kolesia z Downton Abbey. Tak? W sensie Bestia zamienia się w kolesie z Downton Abbey, i który jest taki absolutnie aseksualny, i w ogóle bez sensu on jest. Ale ja w ogóle słyszałam, że w tym remake'u beznadziejny jest ten Bestia, w sensie, że charakter ma taki okropny, że tam... Tak, on jest trochę wkurzający, jest taki niemiły. On jest niemiły. On jest chyba z tej takiej, wiesz, z tych mani... chłopakiem tego rodzaju, który uważa, że to jest hot, czy scenarzysta uważa, że to jest hot, kiedy facet jest niemiły dla laski, to ją kręci, bo jest taki niedostępny. No właśnie, chyba znowu wracamy do male gaze versus female gaze. No. Bo właśnie pamiętam z jedynki, że no taki moment, w którym się najbardziej zakochiwał w Bestii, to jak on udawał, że no bo nie chciał jakby się w niej zakochać, no bo jakby mają dość skomplikowaną sytuację. Ale robi dla niej coś miłego, bo chce, żeby jej było miło, więc wie, że ona lubi czytać, więc specjalnie podarowuje jej całą tą bibliotekę, tak? A w tym remake'u, z tego co widziałam ten fragment, to on najpierw przewraca oczami, że jakie ona beznadziejne książki czyta, oczywiście, że Romeo i Julię, że nada, a potem mimochodem mówi, jak coś, to ja tu mam całą taką bibliotekę. I raczej się chwali i tak mimochodem jej pokazuje, niż robi to, żeby jej sprawić przyjemność. Chłopak, który chwali się bogactwem, najgorzej. Tak, ale... Ale jak skorzystasz z tego bogactwa, to będzie przewracał oczami i mówił, jaką jesteś gold diggerką i w ogóle to... No, ale też przyszło mi teraz do głowy, że przecież w Pięknej Bestii niesamowicie erotyczny jest sam ten motyw uwięzienia cię. I oczywiście uwięzienia, wiesz, w pięknym zamku. Tak, to jest no i z ważnego 300, powodu. 365 dni Massimo, który cię porywa. Tak, to jest 365 dni, ale z trochę lepszym powodem, w sensie... No ktoś urwał ci róże... Stary urwał róże? To jest lepszy powód? Tak, w sensie to nie było tak, że on przez jakąś klątwę tam ją musiał trzymać? Czy coś? Nie, nie pamiętam, czy mi się już miesza z oryginalną wersją opowieści, czy... No ale na pewno tam chodziło o to, że stary dla tej Belgii urwał te róże, a Bessie się wkurwił. On się chciał mścić na jej ojcu, a ona powiedziała, że zamiast ojca może na niej, ale on chyba tam bardzo szybko, on się najpierw wkurwiał, a potem stwierdził, że chyba w zasadzie to może sobie iść, nie? Tylko ona nie chciała. Nie, rozwiązać, nie, nie wiem, nie wiem. Dobra, nie pamiętam, poprawcie nas w komentarzach jak zwykle. Tak, ale jeszcze... Bo wspomniałam przed chwilą o Jerzycjadzie i w Jerzycjadzie cała jedna książka była oparta na Pięknej Bestii, bo tam oni zawsze musieli robić, czy tak robi, że tam często jest taki jeden tekst kultury, albo jakiś, wiesz, właśnie często to jest na przykład, nie wiem, Romeo i Julię jest też takim trochę motywem przewodnim w jednej, jest w jednym tam Ida czyta Dziwne losy Jane Eyre, w Nutri i Nerwusie jest, na przykład, są symfonie Beethovena motywem, czy tam symfonie, czy tam inne utwory Beethovena, ale Beethoven i Bach. A właśnie w Córce Robrojka Piękna i Bestia jest motywem przewodnim. I tam główna bohaterka, czyli właśnie córka Robrojka, która ma na imię Arabella, czyli Bella, wprowadza się z ojcem do małego domku ogrodnika przy rezydencji jak takiego nowobogackiego znajomego starego tego Robrojka na Wildzie. No Boże, nie na jakiej Wildzie, to nie ma rezydencji, na Sołaczu. I tam ten syn tego wiesz, kolegi, czyli jakby syn bogatego gospodarza, jest bardzo brzydki, mówią na niego przeszczep,
Ty to czytałaś? Bo ja ci tak opowiadam tę fabułę. Nie, nie, w ogóle tego nie pamiętam. I właśnie ten, że przeszczep czyta te piękne bestie i on hoduje róże i te róże są dla niego takie ważne i też robi jazdę tej Belli, że zerwała jego róże i sobie wpięła. To jest naprawdę, to jest taki light, jest subtelnie zajawione. Teraz jak ci opowiadam, to aż się dziwię, że aż tak subtelnie. Właśnie chciałam jeszcze powiedzieć, że ulubionym moim filmem pod względem crushów była Atlantyda. Tak, a to też jest w ogóle znany film młodych biseksualistów. Tak, bo tam po prostu i mam słabą pamięć do imion. Kida. Tak. I Kida, dziewczyna z Atlantydy. I ta dziewczyna, która była mechaniczką. Ona coś na A chyba się nazywała, albo na R. Nie pamiętam. Tak, Jezu. Ale wiem, o której mówisz. Taka niska brunetka z dużymi ustami w tych ogrodniczkach. Dżinsowych. No i była super. To taka, nie wiem czy to Niemka, ale na pewno wyglądała tak niemiecko. To taka Hilda, wysoka domina, blondyna. Domina. No. Domina w czarnym płaszczu z czerwonymi ustami. Było tam na kogo crushować. No i był ten główny bohater, taki nerdzik chudy, co ja też mam trochę słabość. On mi się kojarzył z głównym bohaterem 101 Dalmatyńczyków. Trochę. No, faktycznie. Trochę tak. Trochę tak. Też taka fryzura. Milo on się nazywał. Nie? Milo. No, ale te laski to były niesamowite. A ja chciałam cię zapytać jeszcze, Kasia, jak myślisz, którą księżniczką Disneya jesteś? Którą księżniczką Disneya jestem? Haną Montaną. Jak to Haną Montaną? Ona nawet nie była narysowana. A to musi być narysowana? A nie, ale czyli śpiewała tobie Mata. Wiadomo. To wszystko o mnie. A ty? Moją ulubioną księżniczką Disney, nie wiem czym jestem, ale na pewno była Meg z Herkulesa. Jesteś kompletnie Meg. Która jest generalnie trochę wkurwiona na facetów. Ale on zrobił! Cheetos! Rozwalisz nam studio całe! Cheetos wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Ale generalnie Meg jest dosyć... Trochę jest wkurzona na kolesi, ale też i generalnie kocha. Ma słabość straszną. Zobaczy tylko jakiegoś himbo i od razu leci. Zakochana. Jak w masło. Jak ćma w ogień. Ale też się stoi i na nich narzeka i mówi: Jezu, kolesie to nigdy nie rozumieją słowa nie! No, wspaniała jest, taka sassy. No, jest super. Ja myślę, że może trochę... lubię Różpunkę, bo jest taka niewinna i taka trochę people pleaser, ale też taka bardzo kreatywna i... Tak, ona jest twórcza, spotka, no. No możesz ją być w sumie. Chciałabym, ale włosy nie chcą mi urosnąć dłużej niż co robię. Chciałabym. Chciałabyś, tak? Spokój się. Taki film Beastly, którego pewnie nie widziałaś. Nie, a czemu zakładasz, że nie widziałam? Bo chyba wszyscy go wyparli z kolektywnej pamięci. Jest bardzo fajny film na YouTubie, Jenny Nicholson zrobiła na temat tego filmu. To było właśnie jakieś takie 2010 i to było, wiesz, Piękna i Bestia po nowoczesnemu dla nastolatków, nie? I tam był jakiś taki chłopak strasznie bogaty i popularny, który podpadł jakiejś wiedźmie w szkole, w liceum, jakby nie wiem co robiła tam wiedźma w liceum i przez to ona sprawiła, że on się zrobił strasznie szpetny, czyli po prostu takie blizny seksowne mu wyskoczyły na całej twarzy, nie? Tak, to tak samo jak brzydka dziewczyna, to jest ładna dziewczyna w okularach. Dokładnie, to jest facet z bliznami na twarzy. I potem jego bogaty tatuś, przez to, że jego syn się zrobił taki brzydki, to go odsyła gdzieś do jakiegoś domku letniskowego. Po prostu jak hrabie Czyńskiego w Znachorze. Cuda tam się dzieją i to wiesz, takie wszystko emo core, takie hardkorowe 2010, nie? To był dobry fenomen. Ale w ogóle wracając do Female Gaze i Pięknej Bestii, no to od dawna jest w kulturze ten motyw potwora innego, który dopiero zostaje zrozumiany przez kobietę, nie? Jakby potwór z Bagien czy tam z Laguny. Później był King Kong, przecież ten sam motyw. Potem była lektura szkolna Ten Obcy. No ale w zasadzie o to chodzi. I
Spróbuję sobie jeszcze... No na pewno Tarantino z tym jego... z tym jego wodnym potworem. Kształt wody, tak? Czyli to nie Tarantino. Del Toro. Tarantino i jego potwór. Tarantino i jego film o Rzymie. Taki koleś se chodzi. Marta, błagam cię, miej litość dla mnie. Dzisiaj bardzo mylą mi się słowa, ale jeśli chodzi o Tarantino, to zdecydowanie nie jest female gaze. O nie, nie, nie. To jest food gaze. Wiesz, tam mogła być historia a propos tego, jak kobieta rozumie wielką stopę. Ale też pamiętasz, a propos jeszcze tych filmów, które były takimi młodzieżowymi remake'ami klasyki. Hmm. Czy ty pamiętasz ten taki remake Niebezpiecznych Związków z lat 90? Chyba nie. Bo to był taki film, zapomniałam tytułu, na pewno ktoś przypomni, w którym właśnie dwójka takich bogatych nowojorskich nastolatków, którzy żyją sobie w apartamencie jakimś bez rodziców, nie wiadomo o co chodzi. Postanawia właśnie, że on że zakłada się, tak jak w oryginalnej wersji Niebezpiecznych Związków, właśnie Vicomte de Valmont i Madame, właśnie zapomniałam, jak się nazywała Madame. Glenn Close. Markiza de Merteuil. Zakładają się, że on uwiedzie jakąś taką właśnie niewinną dziewczynę, nie? On się w końcu tam w niej zakochuje i jest to taki remake, wiesz... Oni mają, te dziewczyny mają takie koszulki na cienkich ramionczkach i bordową konturówkę i wszystko jest takie totalnie 90'sowe i dziwne. Kocham. No. Ale w 90'sach dużo tego, co się uważa za 90'sowe w kulturze dla dzieci i dla mnie jest obce, bo było na przykład, nie wiem, na kanale Disney Channel, czyli raczej w Stanach, albo na jakimś Nickelodeonie, czegoś, czego nie było u nas w latach 90. i wczesnych 2000, nie? No tak, teraz, ale ty mówisz teraz z takiej perspektywy amerykańskiego internetu, nie? Tak, no który jest trochę dominujący w internecie dominuje amerykański internet mimo wszystko. No a ja, ale no dla mnie były to czasy najbardziej Cartoon Network i Fox Kids. Tak. I jak sobie przypomnę, co tam się działo... Była też bardzo queer-coded postać na przykład w Atomówkach. No pewnie. Taki zły czerwony, tak. Ja sobie przypomnę, co tam się działo i potem sobie myślę, że teraz ludzie robią awantury, bo się dwóch facetów pocałowało w Pięknej Bestii. A tam... Słodki Jezu! Pamiętam też, no... Krowa i Kurczak robili jakby takie rzeczy... Pamiętam jeden odcinek, który wrył mi się w mózg i nie chcę go opuścić, bo w Krowiej Kurczaku oni mieli rodziców, w ogóle z jakiegoś powodu była dwójka ludzkich rodziców, która miała dzieci, które były krową i kurczakiem, tak? Logiczne. W każdym razie oni zawsze byli pokazywani tylko do pasa. I był taki odcinek, którym kamera się oddaliła i okazało się, że oni są tylko do pasa, że to są tacy obcięci do połowy po prostu, a to był chyba jakiś mroczny sen krowy czy coś takiego. Jezu, to jest jak sen Demons. Ale zupełnie mi to zryło. Tak samo Chojrak Tchórzliwy Pies. Bałam się tego oglądać, jak było ciemno i byłam sama w domu. Przełączałam zawsze, ale uwielbiałam oglądać. No i Jamłasica, też mega surrealistyczny humor. Atomówki, no cały... Pamiętam, że moi rodzice nie lubili, jak oglądałam Atomówki, bo tam ciągle się napieprzali, nie? Ciągle tam burzyli. No i super, o to chodzi. W końcu jest seria dla dziewczynek, w którym się napieprzają. No nie, moi rodzice nie byli zachwyceni, że oglądam te kreskówki pełne przemocy. Ale a propos jeszcze właśnie takich dziwnych, surrealistycznych rzeczy, takich creepowych, to przecież kurde, no weź, pomyśl o Muminkach choćby. Na przykład jest ten odcinek, kiedy z zoo uciekają jakieś wielkie, kwasowe tygrysy kolorowe i wszyscy boją się tych tygrysów, a one okazują się przyjazne na koniec i tak sobie leżą w jakiejś kwasowej dżungli. Kwasowej dżungli, o kurde. Albo pierwszy odcinek Muminków, Dobranocki właśnie, jest straszny zupełnie dla dziecka, myślę, bo tam Muminek pod wpływem jakiejś klątwy czy czegoś zamienia się w takie brzydactwo okropne i jego własna mamusia go nie rozpoznaje i go przegania. Przecież to jest mega koszmarne. Tak, ja czytałam w ogóle jakieś badania na temat tego, co się śni dzieciom na różnych etapach rozwoju i właśnie jak najmniejsze dzieci, kiedy tylko zaczynają rejestrować, co im się śni, to mają koszmary głównie o tym, że są porzucane przez rodziców. Głównie przez matkę.
A potem się tam zmienia, że no, jeśli na przykład są wychowane w katolicyzmie, to tam diabeł się często przewija, no i takie różne. No tak, bo to jest taki trochę naturalny, ewolucyjny strach, nie? Że, tak, że ale ja też pamiętam swoje sny, że moja matka się odwraca, jak nie wiem, ja miałam jakieś 5-6 lat, że matka po prostu się odwraca i idzie, nie? I nie zwraca na mnie uwagi i odchodzi. I no, to jest bardzo pierwotne takie, bardzo straszne i na tym jechali, ale ja akurat Muminków nie oglądałam za bardzo w dzieciństwie, bo mi się to wydawało stare, nie? Jak już było Cartoon Network i Fox Kids, to jakieś takie stare bajki, jakiś Reksio, jakiś Polek i Lolek, jakieś Muminki. A nie, ja Muminki to oglądałam jeszcze w ogóle, jak miałam z 5 lat, zanim jeszcze tam, bo miałam Cartoon Network. A nie, to wtedy, no właśnie, do czego zmierzałam, bo ty mówisz, że twoi rodzice cię nie lubili, jak oglądałaś kreskówki pełne przemocy, a moi rodzice, jak miałam 4 lata, wpuszczali mnie na zapętleniu na kasecie Jurassic Park. Spoko. Co jakby logicznie podobało mi się strasznie, ale potem nie mogłam spać nocami i żyłam parę lat w straszliwym strachu, że kiedyś przyjdą, bo to się wydawało takie realistyczne wtedy, jak się miało te 4 lata, nie? Że oczywiście, że naukowcy wskrzeszą dinozaury i pewnego dnia tyranozaur pojawi się w moim podwórku. Ja też się bałam tyranozaurów, ale ja czytałam o tyranozaurach tylko w takich książkach, wiesz, dla dzieci o dinozaurach i też byłam w takim filmie Dinozaury, gdzie jest wielka wędrówka dinozaurów i tam jest straszny, groźny tyranozaur. Tak. Nie, a to nie był allozaur w tej wędrówce, w tym... Nie wiem, to był chyba tyranozaur. I to było, i tam były takie dwa stegozaury, takie staruszki, czy tam stegozaur i brontozaur, takie właśnie dwie starsze panie. I byłam, i takim współczułam, i tak się bałam, że ten tyranozaur jest je. No, strasznie. Było to... Tak, to była straszna bajka. Jeszcze już chyba czując jakieś tropy takie, wiesz, popkulturowe, to bałam się, że właśnie, że główny bohater przeżyje, ale jedna z tych pobocznych bohaterek, czyli z tych moich ulubionych staruszek z tego zaurów, zginie właśnie. Strasznie się tego bałam. No. Okropne są te bajki. No, straszne, każe uczuć emocje dzieciom. O nie. No, ale właśnie takie skrajne, których nie doświadczasz, nie? Strach przed śmiercią, taką, wiesz, brutalną, no, nie? No, tak się oswajasz z nimi, nie? Myślę, że... Zastanawiam się, czy coś bym uznała za szkodliwe. Z tego, co... znowu zabrzmi jak bumerka, bo chciałam powiedzieć, że z tego, co my oglądałyśmy, to raczej nie wydaje mi się, żeby właśnie takie rzeczy jak oglądanie horrorów i banie się, czy przemocy. Wiesz, co może już właśnie bym uznała za szkodliwe, jakieś takie tropy seksualizujące, nie? Bardziej może. No, właśnie. Ja myślę, że... że to, jak przedstawiane w ogóle były kobiety w całej kulturze w latach 90. i wczesnych 2000. zryło mi patrzenie na mnie i na seksualność w ogóle na długie lata. One były przecież w ogóle, oprócz tego, że były wszystkie śliczne jak od sztancy, też na przykład, weź na przykład małą syrenkę, nie? Przecież jest to laska, która widzi kolesia. Ja myślę, że ja się trochę identyfikuję z małą syrenką, bo też potrafię zrobić mega głupoty dla miłości. Ale właśnie mała syrenka widzi kolesia i daje sobie urżnąć po prostu ważną część swojej anatomii, porząca wszystko i a nie, tu akurat będę się z tobą kłócić, bo ostatnio nawet bardzo fajny film zrobiła na ten temat chyba Lindsay Ellis, taka filmoznawczyni i pisarka, która też robi fajne analizy na przykład Disneya na YouTubie albo całej sagi Hobbita i bardzo długie, fajne filmy ma i właśnie było Arielce dużo zarzucane to, że nie, że to skupienie na facecie i że ona wszystko do niego zrobiła. Tam było dużo zarysowane na temat Arielki, że ona w ogóle się fascynuje ludźmi, że ma całą swoją piwnicę, no tak, pełną ludzkich przedmiotów i ona te nogi chciała od niej nie po to, żeby wyrwać Eryka, chociaż też miała na niego mocnego crusha, tylko żeby wejść do ludzkiego świata bardziej. Masz rację, tak, bo tego nie było też w oryginalnej baśni Andersena, nie? Która też była oczywiście dużo bardziej brutalna. Ale tak. No, w oryginalnej to w ogóle tam chodziło o to, że ona chciała duszę, a nie faceta, bo tak. Chodziło o to, że ona umrze, to w ogóle było creepy, że ona zdaje sobie sprawę nawet ze swojej śmiertelności i że zniknie na zawsze, ale ludzie nie znikną, bo mają Boga i on im dał duszę i oni idą na zawsze do nieba. Nie, no Andersen to w ogóle, myślę, że dużo bardziej niż jakiekolwiek Disneye i kreskówki, to banie zrył po prostu, banie może zryć dziecku książka baśnie Andersena. I to mi najbardziej zryło banie w dzieciństwie. Może, ale wiesz, to trochę jest, mam wrażenie, cel bajek od zarania ludzkości, żeby ryć banie dzieciom w odpowiedni sposób. W sensie... Dobra, ale one są tak chrześcijańskie, takie wiesz, tam są na przykład baśnie, już abstrahuję od tego, na przykład od Królowej Śniegu, gdzie jest taki motyw,
jak Gerda przybywa do jaskini rozbójników, którzy piją alkohol i są bardzo groźni, i mała rozbójniczka grozi jej, że jej po prostu utnie głowę, nie? Mm-hmm. Albo po prostu ją zabije. To jest straszne. No i u siostry Kopciuszka, które miały pięty i palce obcinane tak, żeby się zmieściły do pantofelka, i tam były opisy tej krwi, jak się rozlewa. Tak, to u braci Grimm. Tak. No, no. Ale na przykład jeszcze wracając do tego Andersena, tam są na przykład też historie, po prostu bajki dla dzieci, baśnie, o tym, jak na przykład matka chowa dziecko w małej trumience, ale w końcu czuje się pocieszona, ponieważ wie, że to dziecko uleci do raju. Jest też na przykład baśń o matce pijaczce. O Jezu, naprawdę? Tak, jest baśń o matce pijaczce. Jest kompletnie creepowa baśń o dziewczynce, która podeptała chleb, w której chodzi o to, że dziewczyna Karen jest próżna i rzuca chleb, żeby po nim przejść na błoto, bo nie chce ubrudzić butów. I wtedy jest porwana do piekła i stoi w tym piekle, nie może się ruszyć i chodzą po niej pająki i muchy. I na koniec... ona nie ma na imię Karen, ona ma na imię Inger. I na koniec ratuje ją tylko to, że jakaś dziewczynka, usłyszawszy o jej losie, płacze nad nią i modli się za nią. I potem jak ta dziewczynka już jest starą kobietą i umiera, to też myśli o tej dziewczynce, wiesz, o tej dziewczynie, która podeptała chleb, o tej Inger w ostatniej chwili życia, i wtedy dopiero dusza Inger może wzlecieć do raju, bo tak po prostu przez kilkadziesiąt lat stała w piekle i chodziły po niej pająki, one nie mogą mrugnąć. Chory pojeb. No, to jest właśnie Hans Christian Andersen. Zastanawiam się, co on chciał przekazać dzieciom, bo lubię sobie tak analizować. On nie lubił dzieci, wiesz? On strasznie cierpiał dzieci. Lubię sobie analizować, co ludzie chcieli przekazać tymi historiami dzieciom, nie? I, bo no właśnie, kiedyś chcieli bardzo straszyć i zastanawiałam się, dlaczego. No i wychodziło mi na to, że to dość logiczne, że kiedy czyhało tyle zagrożeń na dzieci, to trzeba było je straszyć, żeby były trochę ostrożniejsze. I zauważyłam w różnych ludowych takich baśniach, na przykład o kwiecie paproci, że i w kilku, no i też w Jasiu Małgosi chyba, że się przewijają motywy dbania o rodziców. Nie oddalania się od rodziców i dbania o rodziców. Że tam chłopak ten, który znalazł ten kwiat paproci, stał się bardzo bogaty, został księciem i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko mu się udawało, dopóki co jakiś czas wracał do matki i dawał jej tam pieniądze i się ją utrzymywał. A jak zapomniał, Jak zabalował na dworze, za dobrze się tam zabawił i wrócił, okazało się, że matka zmarła, w ogóle po gospodarstwie nic nie zostało i tak dalej, to wtedy chyba kwiat paproci przestał działać, albo strzelił go piorun, albo się zabił. Co w każdym razie bardzo często w tych baśniach, jak czytam, jest motyw taki, że pamiętaj o rodzicach, tak? Nie zostawiaj rodziców. My tu się męczymy nad tobą po to, żeby nie zdechnąć na starość. To jest też motyw u Andersena w baśni Czerwone Trzewiczki, w której adoptowana dziewczynka przez bogatą i dobrą panią, która jest dla niej jak matka, nie dochowuje żałoby po śmierci tej swojej przybranej matki, tylko wkłada czerwone trzewiczki i leci na zabawę, nie? Leci sobie tańczyć. No i spotykają od razu taka kara, że te czerwone trzewiczki nie dają się ściągnąć i ciągle tańczą same, nie? Pamiętam te baśnie. I ona musi iść do kata i poprosić kata, żeby jej uciął nogi z tymi trzewiczkami. Także spoko. Co za chory zwyrol. A potem ktoś jej dorabia drewniane nogi i ona idzie do kościoła i się bardzo długo modli i wtedy Pan Bóg porywa jej duszę do nieba. O Boże, mam wrażenie, że... O, właśnie, że czytałam podobny rodzaj zboczenia w takiej książce dla młodych nastolatek, dziewczynek, którą zaczytywałam się w młodości, no bo oczywiście byłam dzieckiem, które lubi czytać, więc wszystkie ciocie, wszystkie mamy podrzucały różne treści. No i oczywiście, jako że byłam wielką fanką Ani z Zielonego Wzgórza, Dzieci z Bulerby i tak dalej, to była też taka książka bardzo popularna, która nazywała się Polianna. Tak, też ją czytałam. To było pojebane. Ona, cała Polianna polegała na tym, że ona miała grę sama ze sobą. Oczywiście była to jakaś sierota, bardzo nieszczęśliwa. No i ona miała grę, że zawsze, absolutnie zawsze musiała znaleźć coś pozytywnego. Jebana kołczka. Zaczynało się od tego, że ona właśnie była sierotą w domu dziecka i tam ktoś dostał a że bardzo chciała jakąś lalkę chyba na święta dostać, ale dostawali tylko jakieś datki. No i jej się trafiła drewniana kula do nogi. Zamiast lalki. Tak, Jezu, pamiętam, jak Polianna dostała kulę. Dostała kulę i wymyśliła sobie, że będzie szczęśliwa, że jej nie potrzebuje. Jebana kołczka Polianna. A no. Potem, dobra, sama sobie ma taki coping mechanizm, okej, ale ona tam potem, nie wiem, komuś
koń zadeptał syna chyba, nie, chyba spadł z wozu i koło po nim przejechało i złamało mu kręgosłup. Nie cierpiał. I ona wmawiała temu ojcu, tego chłopczyka, któremu koło złamało kręgosłup, że nie pamiętam co ona... A, pamiętam, to było wyzwanie na pół tej książki, że był ten stary, zgorzkniały dziad, który był wredny dla wszystkich i potem oczywiście okazało się, że miał mroczne backstory, bo wóz przejechał mu syna i to było makabrycznie opisane w ogóle. No i to było całe jej wyzwanie na tą książkę, żeby jego też rozweselić. Pojebane. No, a żeby nie było Ania z Zielonego Wzgórza i Lucy Maud Montgomery. Jej marzycielstwo Ani, nie? Ale, znaczy, marzycielstwo Ani w pierwszych tomach jeszcze okej, ale to, co dzieje się potem z Anią, albo co dzieje się w innych książkach z opowiadaniami Montgomery. No dobra, to przeanalizujmy, co dzieje się z Anią. Ania wychodzi za Gilberta, bo to jest ten moment, nie? Kiedy Ania wychodzi za Gilberta i nagle pyk, rodzi szóstkę dzieci i no. Jest panią Blythe. I jest nieszczęśliwa, ponieważ Gilbert... nie poświęca już tyle uwagi, niezbyt się dogadują. Był taki jeden rozdział, że jest nieszczęśliwa, ale potem... Coś musieli się dogadać, no bo mieli wszystkie dzieci, tak? Tak, no to się dogadali. W końcu się dogadują i ona... Nie, bo ona też idą na imprezę i ona... Ania już się czuje brzydka i stara, idą na imprezę, gdzie jest Gilberta, dziewczyna z uniwersytetu. Krystyna. A, tak, a Ania ma już siwy kosmyk w Ania ma już siwy kosmyk, ale na szczęście Krystyna okazuje się gruba. Serio. Problem solved. No, okazuje się gruba i okazuje się mieć wulgarną złotą biżuterię, a Gilbert najbardziej ceni, jak Ania ma takie jakieś... Drobne srebrne. Serduszko z masy perłowej, czy tam z jakiejś tam modeliny, której ofiarował kiedyś. Jaki to jest kurwa. I jest dalej szczupła, no to super. A Weskito, ona miała ten łańcuszek z tej modeliny, tak, i zawsze była super szczupła, to prawda, co... Była taka wiotka, nie? Co wydawało mi się takim weird flexem już wtedy, bo to niby było jako taki kompleks, że Diana jest taka zaokrąglona i pełna, ma takie pełne policzki i dołeczki i pełne ramiona, a ona jest taka sucha jak szkapa. Jeszcze bez tych bufiastych rękawów to widać. Anka to totalna pick me girl. W każdym razie, no ona wysyła w ogóle, znaczy wysyła jej ukochany, ulubiony syn, no bo jeden z jej synów to jest taki trochę chyba James Potter, że jest taki koki. To jest James właśnie, Jim. Jim Blythe. O, Jim Blythe, nawet się nazywa James, Jim. No. A Walter jest poetą, nie? Tak, bo zawsze te chłopaki z imionami na J. To są takie właśnie fuckboye. A fuckboy James Blythe, pozdrawiam. I on też najlepszą dupę wyrywa w całym tym Złotym Brzegu, czyli córkę pastora Florę, która jest najładniejsza. I no i Anna się średnio dogaduje z tym swoim synem, ale ma syna Waltera, który jest taki jak ona, jest poetą, jest wrażliwy. No i co robi Walter? No i jedzie na jebaną wojnę i ginie. Walter ginie w pierwszej wojnie światowej w okopach. Sorry. Co bardzo Ani przeżywa. A przedtem zdobywa medal za odwagę. No i pisze do matki listy ciągle, bardzo, których się bardzo boi. I... Tak. On był zbulingowany do pojechania na wojnę, bo on nie chciał, bo był wrażliwy. Pacyfistą był. Był wrażliwym poetą, pacyfistą, ale wszyscy się z niego śmiali, że jest tchórzem, a on bardzo nie chciał, żeby go uważali za tchórza i tylko dlatego pojechał na tę jebaną wojnę. Najpierw dał dowód bohaterstwa, potem zginął. Były też bliźniaczki Nan i Dee, czyli Anna i Diana i Nan była zawsze fajniejsza. No jeszcze jakaś córka tam chyba była. Potem był Shirley. Shirley był taki, mało już nie był takim ważnym dzieckiem, ale został lotnikiem na wojnie. Wszystkie te dzieci Anka nazywała na pewno, nie? A nie Shirley. Gilbert. Tak, myślę, że no ale w sumie rodziła, więc no tak, ja prawo. A skąd był Jim? A Jim był po kapitanie Jimie. Mógł być. A, tym takim, co w tej chatce żył sobie. Tak, tak, w wymarzonym domku Ani. Jezu, to były dobre książki. A Walter był po ojcu Ani, potem Nani Dee była po Ani i Dianie, Shirley był nazwisko panieńskie Ani, a na końcu była Rilla po Maryli. Jezu! Rilla miała swój własny spin-off. Rilla miała własną książkę właśnie w czasie II wojny Złotego Światowej. Rilla ze Złotego Brzegu, tak? I Rilla była spoko. No tak, Rilla była egoistką. Przypomniałaś mi o Maryli. Co w ogóle przypomniało mi jeszcze wątek, że jak była Linda, ta sąsiadka, co najpierw... Małgorzata Lindę. W sensie to... jakby nie wiadomo, jak to się czyta po angielsku. Ale Lindę zawsze czytałam. Małgorzata Linda, a nie Skirlew. Dopiero się dowiedziałam ostatnio, że ona w oryginale nazywa się Rachel, ale w Polsce nie przetłumaczyli jako Rachela, bo by się żydowsko kojarzyło. A, no... Nie wiem, może w pewnym momencie to
miało jakieś uzasadnienie. Nie wiem, w sensie, ale że... Ale co złego wybrało? No nic złego, tylko że... Ale ona była katoliczką czy protestantką? Ona była protestantką, jak wszystkie, więc może to by po prostu sugerowało, wiesz, dla ludzi, którzy pamiętali Żydów w Polsce, to sugerowałoby jakąś przynależność etniczną i budowało konfuzję Po prostu, może chcieli, żeby bardziej swojsko Małgorzata, Lindę. No dla mnie bardzo mroczno zaczęło się robić w Ani w momencie, kiedy jej przyjaciółka umierała na... Ruby. Znaczy Ruby. Czy jak Ruby. To się czyta? Rabi? Nie wiem, nie mam pojęcia. No Ruby oczywiście się czyta, ale też Ruby. Ruby Rose? Ruby Gillis. Gillis? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak po angielsku mówi się jakąkolwiek nazwę z Ani Zielonego Wzgórza. Sorry. Będziemy mówić Gilbert tak, Blythe. Tak, to czytałam w dzieciństwie. Ja też, Gilbert Blythe. No chyba jasne. A no. Czy tam Blythe chyba czytałam wtedy. Nie pamiętam, bo mogłam gdzieś sprawdzić w internecie, jak to się powinno czytać. W każdym razie, jej przyjaciółka umierała. Mhm. I okej, zdarzało się wcześniej śmierci już w tych książkach, ale ona do niej przyjeżdża, jak umiera, i to jest młoda dziewczyna, która leży na łóżku i jej mówi, że ona nie chce umierać i że jest przerażona, tak. Bo wierzę w nie, bo niby nie, ale... jest jeszcze tyle życia, ona jest młoda, chce pożyć, to po pierwsze, nie zdążyła wyjść za mąż, a po drugie, nawet jeśli jest to niebo... to ono jest na 100% tak inne od tego, co jest tutaj, że mnie to przeraża. No. Ja miałam taki kryzys egzystencjalny, jak to przeczytałam w dzieciństwie. No, ale ona chyba zdążyła wyjść za mąż, nie? Nie, Ruby nie zdążyła. Ona nie ma miała tego, narzeczonego? Takiego chłopaka, miała narzeczonego, którego kochała, ale nie zdążyła z niego wyjść. Ruby była apologią życia, była wspaniała. I Ania wtedy ma taki moment, że myślała o Ruby, że ona jest taką blacharą, taką, wiesz, taką popularną cheerleaderką, nie? A potem się dogadały, jak umierała. No super. Super, Ania, oceniaj więcej, nie? Ta jest gruba, a ta jest blacharą. A na co ona umierała? Na suchoty? Na suchoty, na galopujące suchoty. A to było coś, czym się dało zarazić? Bo chyba tam nie. Ania do niej właśnie przyjeżdżała? Nie, tam chyba galopujące suchoty nie były. Takie, to nie było coś w rodzaju gruźlicy, bo pamiętam, że Ruby kaszlała i była krew na chusteczce. No, trochę jak Chopin. Tam był jeszcze ten Krupp słynny w tej książce się przewijał. Tak, Krupp był w Rilli ze Złotego Brzegu. Kiedy Jaś, czyli wychowanek Rilli, ma Krupp. I kaszle. Jest przecież w pierwszej Ani z Zielonego Wzgórza scena, jak ona się najpierw chce zaprzyjaźnić z Dianą, ale upija ją winem. I matka Diany zabrania jej. Matka Diany zabrania się jej z nią widywać, ale potem młodszy brat Diany zapada na Krupp. Tak, czy siostrzyczka Mini chyba ona miała. Siostrzyczka może nawet. No a Ania w sierocińcu, nie, jakiejś rodziny wcześniej, tak. Której była, zajmowała się siedmiorgiem małych i dzieci i wszystkie miały Krupp. Więc wyleczyła to dziecko z Kruppu i już mogła się spotykać z Dianą, tak? Swoją Jezu. Drogą Diana i Ania totalny ship jak dla mnie. Tak, nie, wiesz, w ogóle ona jedna, wiesz, taka pulchna brunetka, druga eteryczna ruda, wiesz, tak, jedna taka bardziej cielesna, druga bardziej duchowa. Tak, jedna taka stąpająca po ziemi, ale miały też podobne zainteresowania. No i generalnie kochały się bardziej niż jakiegokolwiek faceta w swoim życiu. Ale tam chyba był też taki motyw, że one trochę się rozjechały na koniec ich życia, nie? Że prowadziły zupełnie inny styl życia. Tak, bo też Diana właśnie wyszła za mąż i miała w głowie tylko Alfreda i dzieci. No, a Ania tutaj miała... A Ania zaraz potem zaczęła mieć w głowie tylko Gilberta i dzieci. Ale jeszcze nie tak nie, szybko. Nie, jeszcze poszła na studia. Ja najbardziej lubiłam ze wszystkich tomów tom Ania z Szumiących Topoli. Tak, bo ona właśnie była taką wtedy... Ona nie była już na uniwersytecie. Była zaręczona. Była zaręczona i 3 lata mieszkała gdzie indziej i była nauczycielką w szkole. Tak, bo a Gilbert jeszcze był na medycynie. Ale byli zaręczeni. Byli zaręczeni i pisali do siebie listy. W ogóle cała książka była tylko w listach ich wymieniana. Tak, to było super. I to było. Tak, to była taka super przygody, fajne, młoda, takie. Dorosła Ania, tak. Żyjąca na swoim i... Chociaż ja najbardziej lubiłam na uniwersytecie Anię, ponieważ miała tam burzliwe romanse. Miała tam romans i... z takim Robertem, nie pamiętam nazwiska, który tak, był bogaty. Był bogaty, przystojny i w ogóle wszystko, ale... To był taki Roger Federer wśród... Tak, na wyspie księcia Edwarda, najpiękniejsze było to, że miała tam współlokatorki i żyła totalnie jak w akademii i że to było takie najbardziej współczesne tak. Z tego wszystkiego. Ona żyła jak w akademii. Tam piekły sobie razem ciasta i szyły sukienki. O kurde. Tak, tak, tak. No i miały takie fajną landlady miały. No spoko było. Ania na uniwersytecie fajna. Strasznie się rozmarzyłyśmy z tej Ani, a ja jeszcze w ogóle mam cały tyle bagaż wątku. Cały bagaż wspomnień dotyczący dzieci z Bullerbyn, które kochałam nad życie. Mm-hmm. To jest Ultimate Cottagecore.
No, ja też kocham Dzieci z Bólem, ale w ogóle bardziej kocham Pipi. Pipi? Pipi Langstrom. Pipi. Pipi tak? Była taka niezależna i też miała ojca marynarza, więc się z nią identyfikowałam. Cheetos, co tam widzisz? No, co tam jest strasznego? Wiaderko, czyli Cheetos zobaczył krup. Zobaczył. Cheetos, już było tutaj to wiaderko wcześniej. Nic ci nie zrobi, obiecuję misiu. Czy teraz nie wal wiadra. Wszystko będzie dobrze. Możesz przyjść do nas i usiąść sobie, chcesz? Możesz, Pysiu. Na brzuszek. No, ho. No, więc Dzieci z Bulerbyn i co o nich? No, myślę, że już trzeba wyjść z tych nurzań nostalgicznych, wiesz? Tak? Bo rzeczywiście ta Ania tam nam trochę zajęła. No, wkręciłyśmy się mocno. O Astrid Lindgren kiedy indziej pomówimy. Tak, tak. Ja tu miałam jakieś rzeczy. Bo chciałyśmy jeszcze w ogóle gadać o telewizji, o tym, co oglądałyśmy w telewizji jako dzieciory. Tak, bo dzisiaj jest w ogóle taki nostalgiczny odcinek. No bo Cartoon Network już było, ale też czy ty oglądałaś takie programy dla dorosłych w stylu Europa da się lubić? Albo właśnie. Jakieś takie talk showy dziwne? To jest totalnie pierwszy punkt, który sobie tu zapisałam, to jest Europa da się lubić i oczywiście no Inba ze skuterem. Konrado Moreno, czy jesteście cali? Fenomenalne. A kochała się w którejś z bohaterów? Bo ja trochę miałam takiego lekkiego crusha chyba na Konrado Moreno. Nie, to było już gimnazjum, ja miałam pierwsze... Nie, to było wcześniej też. To było wcześniej. Chyba dopiero... To było w podstawówie total. Tak? Tak, ja miałam z 9 lat, 10 jak to oglądałam. Nie, ja chyba cię wtedy kochałam w Orlando Bloomie i Jaredzie Leto. Już miałam Orlando trochę wyjebane. Bloomie też się kochałam po Piratach z Karaibów. No, wiadomo. No, my w ogóle były dwie frakcje u nas w szkole. Johnny Depp versus Orlando Bloom. No, po Piratach oczywiście. Tak, ale właśnie we Władcy Pierścieni wybrałam Aragorna, ale jednak po Piratach z Karaibów to Orlando Blooma. I bardzo chciałam znaleźć i przynieść, jak byłam u rodziców, taki malutki pamiętniczek, który miałam, w którym pisałam, jak bardzo kocham Orlando Bluma. To jeszcze zrobimy to, bo ja też... Ale nie znalazłam go! Mój ojciec go chyba... Ja go chyba wyrzuciłam przy przeprowadzce, bo kiedyś się bardzo wstydziłam, że mój ojciec pod moją nieobecność, jak byłam w szkole, zrobił mi porządek w szufladach. Przeżywałam to samo. I byłam pewna, że otworzył i czytał, jak kocham Orlando Bluma. Tak, też mam taką szafkę pełną swoich pamiętników, jestem pewna, że robili tam porządki. Ale liczę na to, że jeszcze zrobimy taki odcinek, w którym poczytamy swoje fanfiki z dzieciństwa. Dobra. I pamiętniki też. A co ja miałam o Europie da się lubić? A nic, miałam przejść do... A nic, tylko chciałam powiedzieć, że było coś takiego. Chciałam powiedzieć, że istniało, dokładnie. Monica Richardson. No tak. I razem z Europą da się lubić, no największą nostalgię we mnie wzbudzają chyba śpiewające fortepiany. Które uważam za... Rudy Schubert. Uważam za absolutnie doskonałą formułę. To jest taki to był taki wholesome teleturniej. Było super. Wszyscy dobrze się bawili. Tak. Była ładna muzyczka. Z babcią oglądałyśmy to godzinami. Ja też lubiłam śpiewające fortepiany. Tak, łupany słonecznik, cappuccino waniliowe i śpiewające fortepiany. Ewentualnie rozwiązywane nie krzyżówek i wykreślanek do tego. I to jest pomysł na wieczór. No, kudy. Jadę do babci. Ja bym dalej chętnie rozwiązywała krzyżówki. Naprawdę, czemu ja tego nie robię? Czemu nie kupuję krzyżówek? No nie. Wiesz, można puścić fajną muzyczkę, jakiej właśnie bosanowy siedzisz, pykasz krzyżówy. Trzeba. To jest życie. Następnym razem, jak u ciebie będę, to mam nadzieję, że będą jakieś krzyżówki. Likierek. Likierek do tego. Fuck yeah, mamy plan na wieczór. Jesteśmy super młode, obie. Ale myślę, że to też jest trochę takie, że modnie jest być starą trochę. Modnie jest udawać, wiesz, robić takie właśnie nie pić alkoholu i rozwiązywać krzyżówki. No, może jeśli nie, to zapoczątkujemy taką modę. Ale jeszcze właśnie u mojej babci często leciało jaka to melodia też. No ale to wiesz, to jest dla hardkorów, nie? Po tak, to nie. To śpiewające fortepiany było dużo bardziej lajtowe. Takie, że dało się faktycznie zaśpiewać to i odgadnąć razem z nimi. No i to, że oni faktycznie tam grali to na żywo i śpiewali i mam wrażenie, że byli troszkę wstawieni, bo bardzo dobrze się bawili wszyscy i mieli dobry vibe ze sobą, jakieś żarcikami się przerzucali i tak dalej, więc było ekstra. No i też kochałam. Były w ogóle takie wieczory w podstawówce, kiedy leżałam, gdzieś tam siedziałam w fotelu u rodziców w dużym pokoju i liczyłam, że jak będę bardzo cichutko, to nie zauważył, że jeszcze nie śpię i nie wyślą mnie do łóżka, tylko dooglądam z nimi jakieś Szymon Majewski show. A może pozwolą mi zostać potem na Wojewódzkiego. No tak, na Wojewódzkiego, tak. Najpierw był Majewski, a potem Wojewódzki dostał. Tak, Majewski to miałam chill, jak leciał Szymon Majewski, na Wojewódzkiego to już takie było...
że właśnie, że to trzeba tak trochę było się postarać, nie? Że no, to było trochę to za dorosłe. Do szkoły nie? jeszcze też trzeba rano, to tak, już się późno zaczynało. Tak, to już było po 22:00. To był tak zakazany no. owoc trochę. No, no a ten jebany dalej to robi. Jezu, właśnie. Czy chcemy to dzisiaj poruszać w ogóle, bo był... Bo tak było słodko i fajnie. To nie musimy no. chyba mówić o Kubie Wojewódzkim, nie? I jego stanowskim. Zroastujemy no. go kiedy indziej. Obiecujemy. To Szymon Majewski i jak przypomnę sobie całą tę formułę, jak kiedyś telewizja była taka ekstra, czyli po angielsku w znaczeniu, że trochę za bardzo. Mm-hmm. On się tam ciągle przebierał za kogoś. Były jakieś, wiesz, olbrzymie... Mam wrażenie, że wszystko idzie w dużo bardziej minimalistyczną stronę. Tam coś się działo. No i przypomniała mi się Origins, czyli Mamy Cię mm-hmm. program. Ale przecież u Szymona Majewskiego były też rozmowy w tłoku, nie? Tak, te polityczne. Czyli... właśnie ci aktorzy, którzy byli karykaturami, parodiowali polityków. Jezu. I postaci z popkultury. Tak, ale dla mnie to było w ogóle jakieś przebudzenie, że tak można, że to jest tak jakiś format przedziwny, że siedzi ta, wiesz, Doda z Kaczyńskim. To jeszcze były właśnie lata pierwszego rządu PiS-u, 2005-2007. Jezu. Właśnie teraz tego nie widzę, nie? Kiedyś były też jakieś tam takie, ta formuła, że się udaje polityków, a teraz myślę, że jest teraz scena polityczna bardziej spolaryzowana niż wtedy, że w sensie już by to nie przeszło, nie dałoby się... Nie wiem. Bo... Myślę, że ktoś by mógł się obrazić, nie? Że tutaj w TVN-ie parodują Tuska, nie? Niby TVN-a paroduje cię też... Tuska. I też, czy można by było się z nich naśmiewać tak samo, w sensie, że no, tak samo śmieszny ten Kaczyński jak Tusk, czy zaraz by ktoś powiedział, że jak tu można się śmiać, jak tu Polska ginie, demokracja, tak? Polska ginie, demokracja, sędziowie, aborcja, LGBT, właśnie, a tutaj zaraz by się tematy, śmiejecie, że kota macie. Właśnie, jak się śmiać w ogóle z tematu wprowadzenia zakazu aborcji, nie? Pewnie się... można, bo w Dzienniku trochę próbowali. No tak, właśnie, ale aż Dziennik to już trochę inny format. No i było na przykład takie Mamy Cię, które czasami było zaskakująco niewinne. Na przykład mam tu taki film, w którym Justyna Pochankę zostaje wkręcona, że ma przeprowadzić wywiad z szejkiem, który chce kupić Legię Warszawę. I wydaje mi się, że faktycznie została wkręcona. W każdym razie słyszysz premis i myślisz sobie, o ja pierdolę. Będzie ktoś udawał Araba. Będzie mega żenada, tak? Mamy lata 2000 coś tam. Dziękuję. Będzie strasznie i rasistowsko. Ale słuchaj, nie. W ogóle byłam zaskoczona, bo ja szukałam kontentu, żeby go wyśmiać i zjebać. A to jest mega wholesome, bo jest to sobie, okej, jest ten shake. Jezu, Pochankę jaka młoda. Pochankę, która generalnie... Jak fryzurę ma na jeżo zwierzę. Tak, ale nie ogarnia, co się dzieje. Jest pan shake. Ale cały gag polega na tym, że tłumacz tego szejka nie ogarnia i w ogóle musi brać jakieś tapsy na uspokojenie i ciągle mówi, że nie wie jak to przetłumaczyć i generalnie jest straszną niemotą. Okej, czyli cały żart opiera się na tłumaczeniu. Tak, szejk w ogóle nie jest tym żartem. Mhm. Żart nie polega na szejku, tylko na tym, że tłumacz jest kompletnym niemotą, który nawala i ona nie może przez to przeprowadzić normalnego wywiadu i powiem ci, że śmiechnęłam parę razy na tym. O kurde. Parę razy śmiechnęłam faktycznie. Więc to wydało mi się mega... No bo jest tu mega potencjał na rasizm, tak? Tak, tak, i żenujące tak. żarty i seksizm też. No? Tak, tak, wiadomo, no. Ale nie. Ale z drugiej strony, żeby nie było aż tak słodko, to mieli też na przykład takie żarty, że wkręcają kogoś w tak nieprzyjemną sytuację, że naprawdę nie wiem, czym jest ten żart niby, nie? Na czym polega. Mhm. I to też Mamy Cię, tak? Cały czas też o tym mówimy. Cały czas Mamy Cię. Nie wiem, do czego link mi się nie uruchomił, ale już otwieram. I tu na przykład jest taki gag, w którym Małgorzata Pieńkowska idzie ze znajomymi porozmawiać do kawiarni, a za oknem kawiarni nagle jacyś faceci włamują się do samochodu komuś. Kradną torebkę i uciekają. I potem wchodzi policja do tej kawiarni, żeby przesłuchać wszystkich. I są bardzo niemili dla Małgorzaty Pieńkowskiej. No nie, to jest nie jest całe... śmieszne. Nie jest. Ona się denerwuje, jest zestresowana, tak? Przyszła policja, czepia się jej, zarzuca jej coś, przesłuchuje. Sytuacja jest stresująca, komuś ukradli torebkę. Ona teraz ją tu... W ogóle ludzie przebrani za policję, to powinno być nielegalne, moim zdaniem. No i okropne to jest. Był taki... Ten początek mi przypomniał, był taki porno z Polski znany. Oh my god.
Może zrobimy odcinek o polskich pornosach kiedyś. Który nazywał się, miał, który oglądaliśmy ze znajomymi w liceum i który polegał na tym, że jednej lasce kradną torebkę i ona prosi jakichś kolesi, żeby jej pomogli odzyskać tę torebkę, bo ten złodziej ucieka. Nie pamiętam, czy oni odzyskują, czy nie, ale w każdym razie ona jest im wdzięczna, jakby wiadomo, co się dzieje w ramach dowodu wdzięczności, ale też ona tak idzie za tymi kolesiami do jakiejś piwnicy, właśnie tam, gdzie ma się odbyć jakby clue filmu i powtarza, najważniejsze są dokumenty. Boże, kocham realizm w polskich produkcjach porno. Ale taka jest prawda, no. O, boże, no najważniejsze są dokumenty, no żeby też mogli sprawdzić, czy jest pełnoletnia. A nie no, tak, żeby potem... właśnie. Ale ja na przykład... Też, no. Jeszcze przepraszam, ale przypomniałaś mi, że był taki trend w polskim porno w latach 80., żeby było porno z narratorem. Co wydaje się dość... Ale są wciąż takie pornosy anglojęzyczne też. Ale wiesz, ty, w stylu, że no, jest jakiś nauczyciel i uczennica i narrator nagle mówi, profesor naparł na Joannę. A, bo te anglojęzyczne teraz są często pierwszoosobowe chyba bardziej, nie? Że tak, no. Byłam niewinna, niewiele jeszcze wiedziałam. Tak, ale nie, to zupełnie w trzeciej osobie ktoś ci mówi, co się dzieje, nie? To sobie dobre dla niewidomych. Audiodeskrypcja. No. Profesor naparł. Nie mogę z tego... Ale śmieszne. I weź się tutaj podnieść, nie? Jak ten profesor naparł na... Tak, wtedy jeszcze... Czyli to Saszko rzucił oczami. Jeszcze ci aktorzy wtedy byli tak źle pomalowani i produkcja była taka słaba, że no, był problem z erekcją generalnie trochę w tych pornosach. Strasznie się musieli namęczyć, zanim w ogóle coś tam się zadziało. Nie wiem, pewnie byli przepracowani ci aktorzy czy coś. Ale jestem bardzo ciekawa, czy, no bo teraz przy globalizacji porno i w stronach powszechnych, nie będę reklamować za darmo, ale wiemy, o jakie chodzi, jak sobie radzi polska produkcja porno? Czy w ogóle ma swoją niszę, czy jest komukolwiek potrzebna? No czy... musimy chyba wpisać Polish Girl. Nie no, ale wiesz, to wtedy to pewnie zagraniczne produkcje o polskich dziewczynach. No. Albo amatorskie. W ogóle no teraz się mówi, że najbardziej etyczne jest amatorskie porno. No tak, no, no nie wiem, nie wiem. No nic, nie znam się na tym, słuchajcie, ale jeszcze a propos właśnie telewizji, to dla mnie taką guilty pleasure, i to była to chyba pierwsza rzecz, o której wiedziałam, że to jest guilty pleasure w ogóle, były rozmowy w toku, które oglądałam, jak mamy nie było w domu i na przykład, nie wiem, coś miałam ręczniki do wyprasowania, bo moja matka nie ufała mi z innymi rzeczami niż ręczniki, ale ręczniki mogłam prasować, więc je prasowałam, to był mój obowiązek. Czekaj, chwila. Tak, moja matka prasowała ręczniki. Po co? Pytaj mnie o ciebie. Moja mama jest bardzo taką... Oh my god, a prasowałaś się prześcieradła? Nie pamiętam. Pewnie też. To chyba też. No, ale w każdym razie oglądałam te rozmowy w toku i przypomniałam sobie teraz, przed tym jak rozmawiałyśmy, jak wymyśliliśmy sobie temat, jakie tam były problemy, więc zebrałam te problemy, te wiesz, te najlepsze i teraz je poczytamy sobie, myślę. Dawaj. I one już w ogóle są totalnie mamiarskie, bo one są na różnych kwejkach, no ale to są generalnie autentyki, tak myślę. Znaczy autentyki, wiesz jak było z autentykami w rozmowach no, w toku. Autentyki to... w sensie, że są to prawdziwe screeny z telewizora. Prawdziwe screeny, ale nieprawdziwi ludzie, no opowiadali mi znajomi trochę, jak się ich zatrudniało w rozmowach w toku do różnych ról. To jest taki Jerry Springer, nie? Total. Właśnie, wtedy to się wydawało takie poważne, nie? W dzieciństwie ja myślałam, że kurde, taka... Że poważne problemy są. Że Ewa Drzyzga tak poważnie do tego podchodzi i tak zagaduje z taką empatią do nich wszystkich, ale zainteresowanie. Ale super fajna. Tak. Ona w ogóle była totalnie jakby jakimś ideałem nieoceniania. Dobra, chcesz ich czytać? Tak. Więc mamy tutaj Ines, 19 lat, sceptyczka, nie wierzy w duchy, mimo że widziała jednego na własne oczy. Po prostu nie wierzyła w niego, tak? No, nie wierzyła w niego. Miała mało wiary w jego Święty możliwości. Święty Tomasz. Jest też Krzysztof, 39 lat, który całkowicie zrezygnował z soli, bo boi się, że ją rozsypie i zaperzy. Tak, bo na początku są, a propos naszego poprzedniego podcastu, po prostu ezoteryczne osoby. Oh my god, zastanawiam się, jak bardzo to jest wyrwane z kontekstu, a jak bardzo jest to po prostu Krzysztof, który został zaproszony dlatego, że zrezygnował z soli, bo boi się, że ją rozsypie i zaperzy. Tak, bo te opisy, nie? To nie jest, wiesz, transpłciowa nastolatka, poważny problem, tylko po prostu ktoś, kto zrezygnował z soli. Karolina, 30 lat. Zawsze zamyka sedes, bo jest przekonana, że uciekają tamtędy pieniądze. Co? Mam... Każdy głupi wie, że pieniądze uciekają, jak postawisz torebkę na podłodze.
Jezu, byłam przekonana, że się boi, że węże z niego wyjdą, albo... To, bo to jest legitny strach, że wąż ci wyjdzie z kibla i ukąsi cię w dupę. Albo pan Wątróbka z Archiwum X, jak moja klątwa z dzieciństwa. Ja myślałam w dzieciństwie, że w kanalizacji był taki, w Tomie i Jerrym chyba był taki, nie, w komiksie Gigancie, w Kaczorze Donaldzie, był taki odcinek o jakimś krokodylu, który siedzi w kanalizacji, no, bo przekona, że on tam siedzi i je wszystko. No i był jeszcze jakiś taki film dla dzieci, nie pamiętam jaki, w którym kibel gadał i generalnie jak się długo do niego nie załatwiało, to się wkurzał i mówił jakieś straszne rzeczy i mówił, następnym razem jak na mnie usiądziesz, to odgryzę ci tyłek. Ja byłam taka przerażona, że mój kibel nagle ożyje i odgryzie mi tyłek. Strasznie było. Okej, okay. Darek, 39 lat. Kiedy widzi w tramwaju czyjąś zwisającą rękę, strasznie go korci, żeby ją ugryźć. Darek, błagam, zatrzymaj takie rzeczy do siebie. Jakby... I jesteś człowiekiem znanym z tego i pokazujesz swoją twarz jako osoba, która chce ugryźć rękę w tramwaju. Która wisi. Ale ludzie zobaczyli jego twarz, czują, mogą się czuć ostrzeżeni. Ale Darek, błagam, nie chcieliśmy tego wiedzieć. Po co mam to keep it to yourself, man. Kacper, 21 lat. Twierdzi, że nie bije swojej dziewczyny, tylko ją gryzie, żeby się nie wyprowadza... Nie wyprowadzało? Przepraszam, co? Po pierwsze, żeby się nie wyprowadzała? Tak. Myślałam, że ją gryzie, żeby się wyprowadzała. Może on trzyma zębami. A może ona chce, żeby ją gryzł, a on musi ją gryźć, żeby się nie wyprowadziła. Strasznie chory układ. Oh, znaczy no king shaming, nie? Ale... Ale jej nie bije. Ale tak twierdzi, bo nie napisali nie bije swojej dziewczyny, tylko twierdzi, że nie bije swojej dziewczyny. Może ona chce, ma BDSM King, chce, żeby ją bił, ale on nie chce jej bić, więc chce chociaż ją gryzie, żeby się nie wyprowadziła dziewczyna. No. No to w sumie słodki Kacper. Biedny Kacper generalnie. No jeszcze taki jest dobroduszny z twarzy. W ogóle ma te wygolone brwi w paski, co jest bardzo zoomerskie. Ale ma też wygolony łeb na szlachcica albo czarnka. To już gorzej. Magda, 32 lata. Jej ulubioną przekąską jest chleb z masłem, majonezem i boczkiem. No spoko, Magda. Dobra, Magda. Jakby ty dzwonisz. Okay. Michał, 27 lat. Poderwał swoją chińską dziewczynę na kiełbasę z ogniska i musztardę. Czy to, że była chińską dziewczyną jest tak ważne w tym temacie? Czy w ogóle tak, wyrażenie chińska dziewczyna jest... Ja myślę, że to jest ważne w tym kontekście, ponieważ on tworzył jej kompletnie odrębny kulturowo świat, jakim jest kiełbasa z ogniska i musztarda. Myślę, że kult ogniska, na którym piecze się kiełbasę, może nie być w Chinach tak rozpowszechniony jak między Wisłą, Bugiem, Odrą i Sanem. Jak w ogóle jest z kiełbasą w Chinach? Jestem ciekawa. Nie wiem, ale się dowiem następny raz. Na pewno się dowiemy z komentarzy. W Chinach. Tak, ale no myślę, że jakbym przyjechała z Chin, to też bym się dała na kiełbasę z musztardą. Jakby nie jeszcze była wega oczywiście. Ale... Tak, wiesz, ognisko, bieszczadzkie anioły. No, oczywiście, cała... Gitarka akustyczna. Cała jego, czyli Michała. Czyli Michała. Ale Michał taki zadowolony jest, widać, że taki 27 jest lat podobno, nie, Playboy. Wygląda na 17 dla mnie. Ale ma twarz, którą mógł mieć Jim Blythe. Totalnie. Ale w ogóle jak z tego, co słyszałam, to w Chinach ciężko jest być wegetarianką, więc może nie była, jak przyjechała z Chin. Nie wiem. Znaczy tak mówili przynajmniej wszyscy znajomi wracając z Chin, że ciężko było bardzo znaleźć coś wege. Oni tam chyba też mają teraz duży boom na jedzenie mięsa, bo jest jakoś związane z statusem... A, czyli tak jak w Polsce trochę, nie? Po tym jak, jak przestał być na kartki. Tak, no bo mieli tam jakiś kryzys na pewno mięsny i teraz ruszyli z tak masową produkcją wieprzowiny, że stało się dużo bardziej affordable, ale tak dostępne. Mi dziś słowa uciekają, Marta, weź mnie wyrzuć z tego podcastu i z Cheetosem dokończ. Dobrze, Natalia, 25 lat, zamiast dziecka chce mieć 10 kotów i ja i myślę... Dobrze, dobrze tak, Natalia, spoko. Ja myślę, że to jest valid. Tak, nie wstydź się tego. Natalia, 20 lat, która ewidentnie ma perukę. I ewidentnie jest starsza niż 20 lat. No, może być też... A może nie, dobra, może przez tę perukę. Ma tylko dziwną perukę. W każdym razie przespała się z Markiem w 5 godzinie znajomości i kogo to obchodzi? Jakby legitne. Proszę cię, no kto nie przespał się z kimś w 5 godzinie znajomości, nigdy ten niech pierwszy rzuci kamieniem. W sensie, wystawiłaś mnie tu teraz trochę na świeczniku, że mam rzucić albo nie rzucić tym kamieniem. A, nie, ja myślałam, że po prostu przeczytasz na samą osobę. Dobrze, zrobię to. Ale może... wtedy nie rzucę kamieniem i to będzie jakaś z mojej strony deklaracja, tak?
Ale przecież nie pytam cię, czy rzucasz, czy nie rzucasz. Ej, Kaśka, to rzucasz, czy nie? No ale mówisz, że jak ktoś nie, to ma rzucić kamieniem. No i jak teraz nie rzucę kamieniem, to będzie deklaracja z mojej strony. A masz jakiś kamień? No właśnie nie, tym bardziej. Wystawiłaś mnie tutaj strasznie. Ela, 17 lat, wyprowadziła się, bo nie wierzy, że Patryk pracuje do północy przy koszeniu trawy. No ja bym też chyba mu nie uwierzyła. Ale dlaczego 17-latka mieszka z Patrykiem? Czemu nie mieszkasz z rodzicami? Gdzie są twoje rodzice, Ela? Hej, Ela! Straciłaś przyjaciela? Jezu, to nie był śmieszny żart. Zyskałaś kuratora. W każdym razie, jak sobie przypomnę, czasem lata w dużym mieście to wcale mnie nie dziwi, że Patryk pracuje z kosiarką do północy. Czasem miałam wrażenie, że faktycznie napierdalają nimi do samej północy. Albo od rana. Albo od północy. Patryk, gdzie pracowałeś, nie wiemy. Jola z kolei, 17 lat, żeby nastraszyć chłopaka, który jej się podoba, z całej siły uderzyła głową w słup. To jest... To był przeczytać jakiś podręcznik podrywu, nie? No, rzuć chłopaka piłką, uderzy głową w słup. Niech się zatroszczy. Radek nie wygląda dobrze. Radek ma obrażenia na twarzy. Ma podbite oko, ewidentnie. 25 lat. Podziękuj rodzicom, że cię zrobili. To jego sprawdzona bajera na laski w dyskotece? Nie wiem, kto go pobił w takim razie. Nie wygląda, jakby to miał sprawdzoną bajerę. A może właśnie ma sprawdzoną i chłopak się do niego... Chłopak rzucił się za sztachetą. I jeszcze raz powiedz, na co on podrywa? Podziękuj rodzicom, że cię zrobili. Może wtedy to brzmiało jak podryw, teraz to brzmi jak jakiś antyaborcyjny spin. Tak, tak. Jak antychoice. Jak coś, co by ci Kaja Godek wykrzyknęła w twarz, kiedy idziesz do szpitala. Total. Kamila, 22 lata, co 3 dni nakłada na całe ciało błoto i owila się z folią spożywczą. I już wiemy, że naczytała się Kosmopolitan. Albo naszego podcastu słucha. Tak. Odrzuć ten szkodliwy nawyk. Tak, nie. Nie warto marnować tyle plastiku. Albo błoto, albo folia spożywcza. No. Nigdy naraz. Wybierz błoto. Wybierz błoto. Ania, 39 lat, która wygląda jak... Justyna z Ich Troje? A miała mówić, że jak 60-letnia mandaryna, ale... A nie, jak mandaryna faktycznie, ona jak mandaryna wygląda. Nie może pojąć, dlaczego lesbijki proponują jej seks, skoro nie jest bio. Słucham? Ania. Czekaj, Ania, to nie tak. Ja próbuję to wszystko rozplątać. Nie może pojąć, dlaczego lesbijki proponują jej seks. No, tutaj mogłabym mieć prostą odpowiedź, ponieważ jesteś milfem, Ania. Ale skoro nie jest bio... Skoro nie jest bi. W sensie ona myśli, że bi to bio, wiesz, nie myśli, kuma. Myśli, że to o to chodzi? Tak, bo bio jest w cudzysłowie. Myślałam, że chodzi o to, że nie jest taka eko, nie kupuje w jakichś małych sklepikach spożywczych, ale lesbijki są takie świadome... No okej. Okay. Nie. Czyli nie jest bi, a mimo to lesbijki proponują jej seks. Ale myślę, że tu jest jakiś zasadniczy błąd poznawczy, bo lesbijki generalnie nie są tak bezpośrednie, mam wrażenie, żeby proponować seks od tak. Nawet nie wiem, czy ktoś jest bio czy bi. Raczej są to podrywy, wiesz, hej, fajnie wyglądasz. Myślę, że zależy, które. Myślisz? Mhm. Nie wiem. No. Poznałaś jakieś lesbijki dresiary, powiedz mi. A, może rzeczywiście, może. No ja poznałam trochę i są to fantastyczne osoby. A nie, ja nie poznałam właśnie lesbijek dresiar chyba. A Gracjana, 17 lat, która na 100% się nazywa Gracjana, odkryła w pokoju Michała talerz ze zgniłymi ziemniakami. I z tego została znana. A teraz chyba przechodzimy do sekcji nie wiem, Szury. Nie wiem, czy ktoś pamięta Gracjanie i jej chłopaku Michale. Mikołaj, 28 lat, uważa, że Jezus, Balcerowicz i Sikorski to kosmici. Ale który Sikorski? Władysław czy Radosław? I czy tylko ich trójka na całym świecie? Czy są jeszcze inni? Jezus, Balcerowicz i Sikorski. To byłoby ciekawe trio kosmitów do Mikołaj, tyle Ziemi. Pytań. Mikołaj, wróć do programu. Przyjdź do naszego programu. Wyjaśnij nam jeszcze. Mateusz, 24 lata, uważa, że mężczyzna jest stworzony do rządzenia, a kobieta do sprzątania. No, Mateusz nie odróżnia wiele tym samym od jego na przykład pewnie ojca i dziada. Powodzenia, Mateusz, generalnie w życiu. No. Czyli tak wiemy, że po prostu dostałeś scenariusz, jak przyszedłeś do programu. Tak, i tak, to wiadomo, że... Liczymy, że zrobiłeś dobry użytek z tych 200. Sylwester, 31 lat. Jego Dorota ma być żoną i matką, a nie rozpuszczać włosy i się podobać. To się wyklucza. Ja dzisiaj jestem jego Dorota, mam skromną czapkę i kitkę. Tak, a ja dzisiaj rozpuszczam włosy i się podobam. No, słabo. Sylwester nie jest chyba szczęśliwy. Możecie ugryźć się na karę.
Nie no, to ugryzłby mnie, jakby chciała, nagrodę, żebym się nie wyprowadzała. Robert, 27 lat, został tatą, bo nie chciało mu się biec w deszczu po prezerwatywy. Powód równie dobry, jak każdy inny. Spoko. To już chyba chwilę kończą powoli. Więc... No, jest Kasia, 34 tak. lata, żeby uwieść biznesmena z branży mięsnej, musiała poznać zawartość polepszaczy w szynce. Współczujemy, Kasia. O, i teraz zaczyna się feminizm, mam wrażenie. Viola, 36 lat, okej, okay, tak wytresowała męża, że po pracy w przedpokoju rozbiera się do rosołu. Pytanie. Czy to jest takie wyrażenie, że się rozbiera do rosołu, czy się rozbiera, a potem siada z nią do rosołu? Nie, rozbiera się do rosołu, myślę, że po prostu rozbiera się do naga. Ale dlaczego Violi na tym zależało? Mam jakieś pomysły na ten temat. Ale dlaczego? To nie jest aż takie sexy, jak ktoś jest rozebrany do rosołu. Może jej się podoba, jak wiesz, wchodzi mąż, a ona tylko rzuca spojrzenie, a on zdejmuje wszystkie ciuchy i staje przed nią zupełnie nagi i bezbronny. A, że bezbronny. Ja myślałam, że taki nagi i władczy. Ja myślę, że nagi i bezbronny. Taki tuż po pracy, taki... Nagi tak jak stoi nagle. Nagi, bezbronny, trzęsący się. Boże, ale w butach i skarpetach. Nie, musiałby zdjąć po spodnie. Da się ściągnąć spodnie przez buty. Dobra. Zostawmy Violę i jej męża. Kasia, 44 lata, ma w domu odkurzacz, który na jej cześć nosi jej imię. Używa go 15 razy dziennie. Kasia. Jezu, co jest z tymi rozmowami w toku? Kasia. I chyba ostatni najmocniejszy na koniec jest mój ukochany. Ostatni to Ania, 36 lat. Podczas burzy mąż chowa głowę w jej piersiach, bo tam nie słychać grzmotu. Szczerze? No, tak siedzi taka zakłopotana na tym zdjęciu. Ja trochę wmontuję potem, oczywiście. Ja w ogóle przyznam, że schowałabym głowę w piersiach Ani podczas burzy. No Ania... Ania ma Może nawet i nie tylko podczas burzy, powiem ci szczerze. Myślę, że Ania ma niezły system wyciszający. Oh my god, jesteśmy obleśne dzisiaj. Była taka piosenka, stan pogody. O Boże. Może stanik pogody. Oh my god, Marta. Pozdrawiamy dwa knury. Dwa knury podcast. Lubimy cyce. Ruchańsko. Oh my god. Kasia, nikt nas nie zechce. Nikt nas nie zechce, ale... Żaden chłopak nas nie zechce, Jak powiedział mi mój ojciec... Ja myślałam, że o sponsorach mówiłeś. A nie, nie, ja mówiłam o typach. Jak kiedyś przyjechałam na pierwszym roku studiów w listopadzie, na 1 listopada, na długi weekend do rodziców, poszłam wtedy z kolegami pić wódkę na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego. Niestety, kiedy piliśmy wódkę w listopadzie, zamknęli kampus bramę, więc musieliśmy przeskakiwać przez tę bramę, na której podarłam majtki rajstopy. Cud, że po prostu nic więcej nie podarłam. I mój ojciec odbierał mnie z Gdyni, z dworca SKM, taką najebaną, z trzema chłopakami, z podartymi rajstopami. Jak idę z nim, mówię, coś tam, kurwa! A potem zezgonowałam na schodach w domu. Oh my gosh, jak to nie jest promocja alkoholizmu. No ale to było na pierwszym roku studiów, to liczy się jako błędem młodości. Jeszcze tam, więc wtedy mój ojciec następnego dnia rano, ja tam siedzę taka... A mój ojciec zrobił mi pogadankę, wiesz, pierwszy miesiąc na studiach i od razu taka zmiana, nie? Marta, jak ty się nie będziesz szanować, to żaden chłopak się nie będzie szanował. Jajks. No i jak jest z tym szacunkiem? Nie wiem, od tamtej pory nie rozdarłam nigdy żadnych rajstop na bramie, ani majtek również. Na żadnym płocie nie zostawiłaś majtek. Na żadnym płocie nie. Co to za życie, Marta, w takim razie? Nie wiem, czemu to powiedziałam. Chyba, szacunkiem. Z szacunkiem. Szacunkiem. Słuchaj, zanim przejdziemy do końcowego naszego segmentu, który będzie super, to chciałam ci tak zupełnie z dupy pokazać jedną rzecz. Jest to Janusz Korwin-Mikke jako iluzjonista w TVP1. Why? Tak po prostu, proszę bardzo. Ale to będziesz musiała pokazać widzom, nie? Oczywiście, wmontuję to potem. Tutaj jest Janusz. Ale młody, kiedy to było? No, jak widać po jakości, jakoś dawno. Zobaczmy, 90. jakieś. Opublikowano w 2011, ale na pewno na bank było. Tak, tak, tak. To nie jest młodziutki, myślę, że to w 90. lata. Ale też opis jest dobry. Widać, że traktuje siebie z przymrużeniem oka w odróżnieniu od innych poważnych polityków. Mhm. Zobacz, ma już marynarę, ma... Boże.
A, i zobacz, co on teraz będzie robił. Jest taki pan za nim i on, zobacz, tu ma ręce. Tak. A ten pan udaje, że to są jego ręce. Super, na koleniach też się bawiliśmy w takie rzeczy. Ale kurwa, śmieszne. No. A czajesz? Korwin stoi. Niesamowite. Korwin stoi, ma chusteczką. Znaczy, nawet nie on macha tą chusteczką, on po prostu pan stoi z rękami. I to jest cała jego iluzja. Naprawdę? On stoi z rękami naprawdę? Przy boku. Naprawdę? Myślałam, że coś się zrobi. Ja może chociaż wyjaśnię jakoś dokładniej słuchaczom na Spotify'u. Zapala papierosa. Korwin stoi po prostu z rękami przy ciele, a za nim koleś stoi i włożył ręce w jego rękawy i udaje, że to są jego ręce. Ale więc nawet, i nawet widać głowę tego kolesia, jakby tak, widać, jest kompletnie jasne, że on tam stoi. Widać i głowę kolesia, i ręce Korwina, jakby nie ma tu żadnej iluzji. To naprawdę to, co myśmy robiły na koloniach, to było śmieszniejsze, szczerze. Musimy zrobić taki odcinek, w którym robimy już coś. Tak, robimy te iluzje z tymi rękami, to będzie bardzo śmieszne. Tak, będzie. Wow. No, ekstra. Nawet tego nie potrafi zrobić. Nie, po prostu Janusz, przegrałeś tutaj ten. Co za pajac. Ale no, widać. To w ogóle nie jest śmieszne. Widać, że traktuje siebie z przymrużeniem oka, tak? No. O Jezu, tu. Nie, dobra, kończymy, Kasia, ten festiwal. Ja tylko przewinę do końca, czy on na pewno. Nie, on nie robi nic innego! Naprawdę nic innego. To trwa 3,50. I tam się dosłownie nic więcej nie dzieje. Jezu, content kiedyś. Co ci ludzie biedni musieli robić, jak była tylko telewizja i nie było internetu, jakoś contentu? Nie wiem, bo Kasia może rozmawiali ze sobą, czytali książki, bawili się na podwórku. Oh my god, so lame. Rozwiązywali krzyżówki panoramiczne przy likierku. O, jedli słonecznik. Oh my god, so sweet. Jedli słonecznik i oglądali śpiewające fortepiany. No. Z babcią. To było super. Dobra, przechodzimy do nowego segmentu. A właściwie wariacji naszego starego segmentu. Czyli toksycznych byłych. Tak, czyli dzisiaj mamy polskie miasta jako toksyczni byli. Ja może powiem na wstępie, bo nie powiedziałam tego w odcinku o Ezo, a myślałam, że to powiem, że jest taki profil na Instagramie, który nazywa się Zodiakara z Rynsztoku. I tam jest laska, która na przykład robi, wiesz, znaki zodiaku jako pierogi, znaki zodiaku jako polskie miasta, albo jako miejsca w Lublinie. Wspaniale. I myślę, że to jest trochę jak nasi toksyczni byli. Cudowny fanpage, ja wyświetlę teraz jego nazwy tutaj. To fanpage czy Instagram? Instagram. Wyświetlę tutaj teraz na całym ekranie, bo nikt znajomy go nie prowadzi, nie znam tej dziewczyny, ale wydaje mi się, że to jest bardzo zabawne. Shout out to her i znajdę jakieś śmieszne rzeczy i powyświetlam teraz na ekranie, bo brzmi ekstra. Ale też chyba musimy zrobić disclaimer, żeby się nikt nie obraził na nas, jeśli mieszka w jakimś mieście. Tak, my też mieszkamy w jakimś mieście, mieszkałyśmy w innych miastach. Tak, i że to, że mówimy o tym, że jakieś miasto jest jakimś toksycznym byłym, to nie znaczy, że tak oceniamy jego mieszkańców. Nie, to jest. Myślę, że używamy raczej stereotypu na temat danego miasta. Tak. Albo w ogóle vibe'u jakiegoś, nawet tak. Niekoniecznie ludzi, którzy tam mieszkają, ale tego, jakie jest to miasto. No, od czego byś chciała zacząć? No to Warszawa. Jakim miastem jest Warszawa? Jakim toksycznym byłym jest Warszawa? Oh my god. Warszawa jest tym toksycznym byłym, który nieironicznie ogląda Stanowskiego. No myślisz? Jest samochodziarzem. I jara się Elonem Muskiem. Myślę, że Warszawa jara się Elonem Muskiem. A może Warszawa jest toksyczną byłą, skoro jest dziewczyną? Okej. Okay. Jaką toksyczną byłą jest Warszawa? Warszawa jest tą toksyczną byłą, która generalnie, nie wiem, która chce, żeby się jej stawiały drinki w Pacyfiku. Nie wiem. Kim jest? Trudno jest się odnieść do miasta, w którym się mieszka, myślę. Warszawa chodziła na Bednarską. Warszawa chodziła na Bednarską, totalnie. Warszawa jest tak cool, że już, że ubiera się już tylko w lumpeksie. Nie, no to oczywiste. Oczywiste, na pewno. Ale ma pieniądze, na pewno się ubierać. Jest studentką OSP. Albo była studentką OSP. Tak. Tak, Warszawa jest na OSP i siedzi w młodszej siostrze. I jedyne randki, na których byłyście, to chlanie w barach i nic innego nigdy nie robiłyście. Nie wiem. Byłyście też na trampolinach w jakimś. O! Nie, byłyście. Ale ironicznie. Randkowałyście wyłącznie po shotbarach i zawsze snułyście plany, jak to pójdziecie do parku trampolin, tak, ale tak. Nigdy do nich nie poszłyście. Miał się też do trójkąt z Warszawą, ale chłopak był z Pruszkowa. Totalnie tak. O, na stówę miałeś trójkąt.
No, jak z nią byłaś, to twój były z Poznania cię nienawidził. Że jesteś tą lamuską, która myśli, że jest fajna. I miałeś trójkąt, się śmiałeś się, że to trójkąt warszawski. A właśnie z kolei, jeżeli byłaś z Poznaniem, to Poznań jest tym toksycznym byłym, który po pierwsze ma ci za złe, że byłeś z Warszawą. Tak. A po drugie, jest tak dumny z siebie, że jest pro-LGBT i że prezydent Jaśkowiak idzie w Paradzie Równości, szedł w Paradzie Równości, zanim to było modne i mamy lokalne półwiejskiej, a w Warszawie to ludzie nie mają prawdziwych relacji. No. On jest po prostu świętszy od papieża, bardziej queerowy od queerów. W sumie byłam chyba niewiele byłam w Poznaniu i niewiele go poznałam, więc poznałam Poznania. Nie poznałam tak, Poznania. Tak jest Poznań. Poznań jest super i kocham to miasto, ale jest też właśnie, no... Mhm. Jest bardziej queerowe po prostu od queerów. Okej, okay, jaka prezydent jest... Jaśkowiak, zajebiście, siedzi na taczaka. Super. Jakie jest Trójmiasto? No Kasia, no przede wszystkim zadałaś złe pytanie. No nie ma jednego Trójmiasta, tak? Oh my god, już wiem. To jest ten typ, który się obraża, jak powiesz starówka. Jest Gdynia, Gdańsk i Sopot, o który toczy się wieczna wojna, ponieważ nie wiadomo, czy Sopot jest najpiękniejszą ulicą Gdańska, czy Gdyni. Oh. A powiedz mi, ponieważ każde miasto ma coś takiego jak Sosnowiec, w Lublinie to jest Świdnik, no. Że w Lublinie jest taki, to są te żarty ciągle, że w co się bawią dzieci w Świdniku, w miasto. No to czy Gdynia też ma coś takiego? Nie, bo Gdynia i Gdańsk mają tylko nawzajem disy. I Sopot. No Sopot nie. Sopot nie jest disowany, bo on nie jest miastem, nie? Generalnie. Okej, okay, widzisz, nic o tym nie wiem. Słuchajcie, a czy ty wiesz, i jestem ciekawa, czy ludzie, którzy, no słuchacze, widzowie, widzą, co to jest sopocka ósemka. To jest jak koleś idzie po Monciaku i ma tak, jest taki, takim koksem i ma tak napiętą koszulę, że guziki mu się tak rozchodzą, że pokazuje się taka ósemka gołego ciała. Oh my god. To jest sopocka ósemka. W życiu nie słyszałam o tym, a teraz kompletnie to widzę. Widziałam w tym roku w Zakopanem parę sopockich ósemek. Tak, bo Zakopane i Sopot to trochę, wiesz... Trochę dwa światy, ale... Tak, dwie są tych samych monetki. Monetki. Bo chciałam powiedzieć brunetka, blondynka i wyprzedziłam. Tak, ale no, Sopot, Zakopane to są dwa bieguny polskie. Krupówki, Monciak. Jeśli chodzi o Lublin, to jest ten toksyczny były, o którym byłaś przekonana na studia, że jesteś w stanie go zmienić. I że okej, czasem wstyd, jak powie coś przy znajomych bardzo bigotystycznego, albo seksistowskiego, albo szowinistycznego, ale on tak naprawdę ma dobre serce i wcale tak nie myśli, tylko się naczytał za dużo tego tam i na pewno jest w głębi serca wrażliwy i tobie uda się go zmienić. Ale i siedział w więzieniu. Ale ci się nie uda. Kraków to jest ten toksyczny były, który był trochę starszy od ciebie. I z nim nawet poszłaś na randkę do Jamy Michalikowej. I generalnie osłuchał muzyki klasycznej. Tak, tak, zdecydowanie. I może nawet mówił na nią muzyka klasyczna, niepoważna. Generalnie trochę tobą gardził, że właśnie, że na przykład słuchasz Taylor Swift. Myślę, że albo no słucha i... muzyki klasycznej, albo bardzo eksperymentalnego industriala. No Kraków też, bo okej, okay, bo są dwa Krakowy, prawda? Dwóch bliźniaków. Poczekaj chwilkę, bo przypomniałam sobie, jakie Poznań jako toksyczne były. No. Byliście na najlepszych rejwach, najlepszym techno w swoim życiu i pierwszy raz brałaś z nim Emkę na pewno. No tak, ale potem on powiedział, słuchaj, bo ziemniaki typu B to są lepsze niż ziemniaki typu A. Oh my god, naprawdę? Kurwa, ale to ja nie kłamię. W Poznaniu ja jadłam najlepsze ziemniaki, zwykłe gotowane ziemniaki, ponieważ tam w Netto są dwa różne typy ziemniaków, ziemniaki typu B i ziemniaki typu A. Jak Polska. I właśnie my tam kupujemy ziemniaki typu określonego i one są dużo lepsze niż te drugie. Okej, bliźniaki, nie ma. Bliźniaki z Krakowa. Jak Piotr i Paweł Mroczek. To... Znaczy Piotr i Paweł, jak oni się nazywali, wiem jak miłość? Nie mam pojęcia. No ale Rafał i Marcin Mroczek, a tak. Piotr i Paweł bliźnięta. No to jeden właśnie, z jednym tam na Braskie pada deszcz, nie? I on tam prowadzi cię przez planty, a drugi cię zabierze do bomby i się sobą na bombi po prostu. Znaczy już nie ma bomby, więc zabierze cię do psa, no. Do pięknego psa? Do psa. Wow. Rozpoznałam coś, o czym mówisz. Jestem taka światowa.
Mam też kuzyna z Anglii. Co dalej? Nigdy nie byłam we Wrocławiu. Nie wiem. Wrocław to jest ten chłopak, którego masz na odległość i widzicie się raz na rok. Albo raz na 3 lata. Wrocław jest trochę... Nie wiem, jakoś nie mam takiego szacunku do siebie, do Wrocławia, ponieważ on się reklamuje hasłem Wrocławę. Okej, wiem, Poznań miasto Doznań, ale umówmy się, że na przykład można się, żeby w tym Poznaniu to można coś przeżyć. Ja wiele przeżyłam w Poznaniu i nie uważam, że te Doznania to jest... Nie, ja uważam, że jednak na Poznań, miasto Doznań to gorzej. A czemu nam zniknął telewizor za nami w ogóle? Nie wiem, wyłączył się za dużo Polski. Spuki. Gdzie jest pilot? Tam jest. Boże, nie chcę. Podam ci. Dzięki. Jest. Dobra, jakie mam jeszcze miasta? No, Białystok! Jakie istnieją miasta jeszcze w Polsce? Białystok to jest ten chłopak, o którym myślisz, że jest narodowcem, ale okazuje się, że jest spoko. Są tacy? Myślę, że nie, ale będą w tym najnowszym filmie Kryptonim Polska, czy Kryptonim Troty, nie wiem jak to się nazywa. Tak, tam mogą tacy być, ale to nie znaczy, że tacy istnieją. No, ale pamiętam, jak pojechałam do Białegostoku pierwszy raz i było to super miasto. Bardzo mi się spodobał Białystok. Białystok pije ducha puszczy i masz niedaleko do Białowieży, ale też trochę się go wstydzisz, bo jest trochę dresem. Więc trochę nie przyznała się do niego swoim koleżankom z Warszawy. I w każdej dyskusji musi podkreślić, że jest z mniejszego ośrodka. To jak jest lewakiem. No. Białystok lewak najgorzej. Sorry. A co powiesz na przykład na Zakopane? Zakopane jest niebinarne, jak widać od razu. Chciałabym, żeby Zakopane było niebinarne. Ale wydaje mi się, że to jednak facet. I wtedy miś skrupówek jest kampowy, a nie okropny. Wydaje mi się, że Zakopane to facet i jest to facet, który jest tatromaniakiem i ciągle chce się zabierać w góry. I mówi, że już nie ma prawdziwych gór, bo dają... Pizzę w schronisku zamiast schronisku bigosu. I piwo w czystej szklance. Tak, w ogóle piwo w szklance zamiast w puszce i generalnie wiesz... Bieszczadzkie anioły i gitara i ognisko. Szczecin sili się na niemiecki akcent. Ty jak z tobą gada? Szczecin. Szczecin? Nie wiem. Ja nie znam dobrze Szczecina. Jak tam byłam, też to wydawał mi się bardzo fajny i mój dobry przyjaciel jest ze Stargardu. Pod Szczecinem i lubi Szczecin, więc nie będę szkolować Szczecina. Berlin. Przez nepotyzm. Berlin to... Berlin? Już za granicę doszłyśmy? Tak, bo to... A to miało być polskie miasto, to przepraszam. Ale okay, dajmy, ale Berlin to prawie jak Polska. W Poznaniu to... Powiedzmy... W Poznaniu to Berlin jest naszą stolicą, a nie Warszawa. Jak powie ci każdy... God. Jak powie ci Poznań jako toksyczny były. To może to nie są polskie miasta jako toksyczni byli, tylko miasta jako toksyczni byli Polki. Tak. Bo Berlin to jest ten chłopak, którego poznałaś w kolejce do Sisyphos albo Berghain. Który powiedział ci, że jest znanym raperem, ale chciałbym powiedzieć, że Berlin jest DJ-em. Jest DJ-em albo raperem, ale zna go tylko jedna dzielnica Berlina, kilka klubów tam, ale chciał wyjść poza swoją bańkę, więc wyszedł do innego klubu, gdzie poznał cię w kolejce i mówi, że na stówę cię wprowadzi, ale w ostatniej chwili was wyprowadzają tylnym wejściem, okazuje się, że po staniu 3 godziny w kolejce nie dostaliście się do tego klubu i potem z zażenowaniem próbuje ci pokazać inne miasta w Berlinie, ale już jest awkward, więc wracasz do swojego Airbnb i nigdy więcej się nie widzicie. Kasiu, czy właśnie powiedziałaś swoją traumę z Berlina? Nie. Wiedeń jest wspaniałym byłem. Wciąż łączą się z nim ciepłe wspomnienia. Kiedy to siedziałaś w nim sobie na trawce w parku i było techenko o godzinie 16. Dobra, Marta, teraz ty opowiadasz jakieś swoje wiedeńskie romanse. Ja w Wiedniu byłam poza wycieczką szkolną tylko raz. Ze swoim ówczesnym, nie wiem, czy bardziej byłym, czy byłem niedoszłym. Ale było tam bardzo fajnie. Nie miałam tam romansu. Wiedeń to taki był, z którym rozstaliście się w zgodzie, bo uznaliście, że po prostu weszliście na inny etap życia i nadal się szanujecie. Ale twój ojciec, Robert Makłowicz, dalej was shipuje. Okej, okay, a bardzo... I mówi, no, Franz był taki spoko. Tak, może jeszcze... Może wrócicie do siebie. Tak. Barcelona to twoja była,
która miała dość wyścigu szczurów i wyjechała do Barcelony, żeby malować siebie chyba. Żeby malować, ale nie nadal, ale już lada moment zacznie się z tego utrzymywać, ale póki co pracuje jeszcze zdalnie w takim portalu polskim o Warszawie. Albo prowadzi jakiś, albo moderuje jakiś fanpage. W każdym razie to, wiesz, tylko taka praca, żeby móc malować wieczorami. Helsinki to twoja była lesba, która jest wspaniała, ale jest buczem. Mhm. Nie lubi za bardzo ludzi. Je mięso. Ma luz z nagością. Mhm. Nosi bokserki. Nosi bokserki i jesteś w niej zajebana w chuj. Tak. Dalej. Okej, może wam nie wyszło. Bo musiałaś wrócić do... Musiałaś wrócić, ale... Ona jest wspaniała. Ciągle kochasz. Nie dalej ją, dalej. Dalej ją kochasz i do końca życia będziesz o niej myśleć. No. Wow. Jest tyle pięknych dziewczyn. Tam po prostu oczy latają jak na słupkach. Nigdy nie byłam. No, pojedź. A w Rzeszowie miałaś jakiegoś chłopaka, z którym byliście na studiach i nic was nie łączyło, byliście ze sobą tylko dlatego, że z kimś trzeba było być na studiach. I teraz odczujesz jego fejsa i on ma żonę i dwójkę dzieci. Tak, i nosi koszulki Metallica nadal. Nie ironicznie i dalej ma kuce, ale już żednie kuce. Tak, i ma dzieci, którym puszcza, wiesz, zamiast Baby Shark, to puszcza im Fear of the Dark, czy co? Myślę, że właśnie opisałaś naszego wspólnego znajomego z Podkarpacia. Tak myślisz? Właśnie nie o to chodzi w tym trendzie, tak? Nie opisujemy osób, które znamy z danych miast, tylko tak, opisujemy miasta jako... Tak, ale to przypadek zdarzyło. Moim zdaniem Gniezno jest takim chłopakiem, po którym nie spodziewasz się zbyt wiele, a potem okazuje się, że on ma tyle do zaoferowania, że jest stylowy, lupek z Werona, polecam, że jest stylowy, że zna się na sztuce, Teatr Fredry polecam. Oh my god, Marta. Gniezno jest zajebiste, to jest w ogóle wspaniałe miasto. Bardzo je polubiłam. Umawiajcie się z Gniezdem. Jeszcze ma bogatą historię osobistą. Ustrzyki to taki twój narzeczony z podstawówki, co raz gdzieś tam pani w świetlicy zobaczyła, że tańczyliście za rączkę czy coś i stwierdziła, że jesteście parą, więc jak przyszedł fotograf do szkoły, to stwierdziła: jeszcze zdjęcie tutaj dla zakochanej pary, i posadziła was na kolanach jak lalki i zrobiła wam zdjęcie. Od tamtej pory babcia ciągle wam przypomina, że miałaś takiego chłopaka w pierwszej klasie podstawówki, który nazywał się Karolek i, przepraszam, nazywał się Ustrzyki, i tutaj jest wasze zdjęcie na ścianę oprawione. Myślę, że to też jest rapka. Albo dębki. Dębki. Albo Darłowo. Darłowo total. A na przykład, słuchaj, takie miasto jak Łódź. O, miasto jak Łódź. Łódź jest cool dresiarą trochę. Może ale też być. Za bardzo trochę lubi samochody. Wyrzeka na to, że wyrzeka na rowerzystów. Jest taką prawdziwą dresiarą, a nie wiesz, jest nie dresiarą taką... Jest dresiarą blacharą, no. To jest właśnie Łódź. Albo jest trochę pretensjonalnym, lewicowym gościem, który naczytał się bardzo dużo teorii i ciągle patrzy na zjadę z góry. I wie, że od związku z Warszawą dzieli go tylko godzina pociągiem. Nie wie, jak to wiele. A i co? I chyba pominęłyśmy całą aglomerację śląską. Tak. I wszyscy się na nas obrażą zaraz. Więc Katowice to jest znany festiwalowicz, jak wiadomo. Był na wszystkich ofach. A, no tak, tak. Kurde, rzadko bywałam w Katowicach, a faktycznie tam się dzieją te rzeczy na tym spotku, czy coś tam. Nie wiem, no słabo znam Śląsk. Nie, no tam, no bo tam jest przecież i Off, i Tauron, nie? I on bierze piksy. Katowice bierze piksy. I tyle o nim powiesz? Nie, no i też zabierze cię... Katowice to jest ten chłopak, z którym właśnie jak pojedziesz na Offa, to nie musisz nic robić, nic się dowiadywać o line-upie, bo on cię poprowadzi pod tym, co trzeba. Tak myślę. Ja myślę z mojego doświadczenia Śląska. To jest chłopak, z którym dobrze pojesz. Który zaprowadzi cię do najlepszego baru mlecznego i zjecie przepyszne pierogi. Czy coś. Czy cokolwiek. Kluski śląskie. O kurde, ukuła ci takie kluseczki. Ukula. Własnymi rękami ukula ci kluski. Totalnie. I tak kciukiem tę dziureczkę. No, spoko.
A w Katowicach jest też zajebisty lumpeks. Wiesz, jakie sprawne dłonie trzeba mieć od takich kluseczek śląskich wyrabiania cały dzień? Nie wiem, ja już przyszłam do jego stylówy, ale, ja ale widzę, jestem... że ciebie wciąż obchodzą jego palce. Mnie ciągle o te kluseczki interesują. No, dobra. Dobra. No dobra, koniec. Katowice ma też dużą rodzinę. Myślę, że możemy zrobić drugi kontynuację segmentu, jak z Starym Testamentem ostatnio. Tak, no. Możemy zrobić mniejsze miasta w Polsce i w ogóle. To tak możemy w ogóle pojechać do tych miast i potem, jak ktoś chce nas zasponsorować, ciągle przypominamy. Słuchajcie, że... ja będę, teraz jak to oglądacie, to już byłam w czwartek w Koninie. Mogę mówić o Koninie. No nie możesz, bo jeszcze nie byłaś, ale... No, ale za tydzień będę mogła. No. A tak koniu, to jakby ktoś na przykład, nie wiem, pracuje w biurze podróży i chce nas wysłać za darmo do Tajlandii, żebyśmy opowiedziały, jakim jest byłym Tajlandia? Tak, jaką jest byłą? Jaką jesteś byłą Tajlandia. Albo gdzieś indziej? To... Tak, nie fiksujemy się, to nie jest tak. Jesteśmy otwarte na nowe doświadczenia. Tokio. No, także no, to tyle na dzisiaj. Tak, dziękujemy bardzo. Trzymajcie się tam, wariaty. Buziaki. Sandrze Szwarc pragniemy serdecznie podziękować za uratowanie Atlantydy. Pawłowi Kościelnemu dziękujemy za przekonanie Lucy Montgomery, żeby poszła na terapię. Dziękujemy Józefowi Sokołowskiemu za to, że widzi jasne strony życia, jak Poliana. Oli Hajdzie dziękujemy za to, że uratowała moją siostrę przed śmiercią na krup. No i oczywiście ogromne podziękowania dla MDZK za bycie iluzjonistą za plecami Janusza Korwina-Mikke.